Bardzo proszę o zajęcie. Przechodzimy do punktu czwartego. Przepraszam za opóźnienie, ale pierwsza część naszej sesji poświęcona transportowi kolejowemu z udziałem ministra transportu odbyła się, przeciągnęła się po prostu. Omawialiśmy ważne sprawy z niskoemisyjnym transportem kolejowym i inwestycjami w Krakowie i Małopolsce. Inwestycjami rzędu nawet 8 miliardów złotych do roku 2020. Zarówno na pewno Krakowa, jak i aglomeracji krakowskiej, jak i trasy w kierunku na południe, Sącz, Zakopane, Muszyna, granica państwa i kilka tras, które mogą utworzyć dobrą komunikację kolejową, dużymi szybkościami, atrakcyjną, uzupełniającą transport szynowy, tramwajowy w mieście, ponieważ w Krakowie mamy 120 km linii kolejowych oraz 80 km linii tramwajowych. A wokół Krakowa na terenie krakowskiego obszaru metropolitalnego około 360 km linii kolejowych. Unia Europejska ma szczególnie dofinansować transport niskoemisyjny i to jest dobre wprowadzenie, można powiedzieć, do tego punktu, który teraz otwiera. Przechodzimy do punktu czwartego, podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 39/612/09 z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, zmieniony uchwałą nr 6/70/11 z dnia 28 lutego 2011 i druk nr 42/17. Witam wszystkich Państwa, którzy przybyli na dzisiejsze posiedzenie. Witam szczególnie przedstawicieli organizacji pozarządowych, które tak duży wkład w tej sprawie wniosły do naszej dyskusji, do naszej debaty. Kilka dni temu otrzymałem ponad 16 tysięcy podpisów od krakowskiego alarmu smogowego. Gratuluję Państwu dotarcia do tylu Krakowian z przesłaniem ważnym w tej sprawie, w walce o czyste powietrze w Krakowie, ale w Małopolsce, ale też i w Polsce, ponieważ w ten sposób stajemy się wspólnie prekursorami najgłębszej, najpoważniejszej dyskusji w tej ważnej sprawie. Są również przedstawiciele Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, a także klientki trzech struktur, które po spotkaniu konsultacyjnym dodatkowym w ubiegłym tygodniu w ramach otwartego posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska zaproponowały przedstawicielom tych trzech struktur, żeby dzisiaj wraz z radnymi zabrali głos w tej dyskusji. Państwo swoimi znakami, swoimi materiałami, które rozpowszechniacie, wyraziliście już pogląd. Można powiedzieć, na dzisiejszej sesji nasi przedstawiciele sposób najbardziej racjonalny włączą się w naszą debatę. Witam w parlamencie regionalnym i proszę o zachowanie zasad parlamentarnych. Witam również pana prezydenta miasta Krakowa, pierwszego zastępcy, pana Tadeusza Trzmiela i właściwie w ten sposób witam przedstawicieli organizacji pozarządowych. No i jeszcze przedstawiciel parlamentu przybył, był na żadny pan poseł Andrzej Romanek. Bardzo proszę, witam przedstawicieli mediów. Cieszymy się, że Państwo w tej ważnej sprawie jesteście bardzo ważnym uczestnikiem naszej wspólnej debaty. W związku z zakończeniem w dniu 16 sierpnia 2013 roku procesu konsultacji z organizacjami pozarządowymi tego projektu uchwały, Marszałek Województwa Małopolskiego stosownie przekazał zestawienie wszystkich stanowisk wraz z opinią Zarządu Województwa Małopolskiego w przedmiotowej sprawie. Komisja Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Sejmiku Województwa Małopolskiego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Po zabranie głosu proszę pana marszałka Wojciecha Kozaka.
Panie marszałku. Panie przewodniczący, panowie marszałkowie, panie prezydencie, pośle, wysoki sejmiku, tragiczne audytorium. Dziękuję za obecność, ponieważ myślę, że właśnie w Krakowie, jak zwykle w Małopolsce, będziemy podejmowali bardzo kierunkową uchwałę. Sejmik naprawdę stanie na wysokości zadania, aby wskazać, że nie tylko historia Krakowa, ale dobro Krakowian jest numer jeden. To, co powiedział pan przewodniczący. Jeżeli weźmiemy pod uwagę szkody wynikłe z jakości powietrza, albo czasami wręcz z braku powietrza, to, moi drodzy, to jest zagrożenie zdrowia i życia. Blisko 400 osób, którzy możliwe, że właśnie z jakości powietrza tracą życie, czy miliardy strat rocznie dla gospodarki, to jest naprawdę cyfra, która musi budzić zastanowienie. I tenże program, dziękuję panu prezydentowi, który budujemy i będziemy realizowali razem z miastem, naprawdę będzie jako ten pierwszy, bo wszystko wskazuje na to, że na tej sali będą zasiadali wójtowie, burmistrzowie, aby pochylić się nad jakością powietrza w Małopolsce. Proszę Państwa, program ochrony powietrza 2023 rok, również to nie tak, znaczy to jest może przyszłość, ale 2015 rok, gdzie dzisiejszy program możemy zrewidować, jego działania możemy podsumować, bo doskonale wiemy, że obniżenie wcześniej o 25% ilości substancji szkodliwych w powietrzu, to będzie dla nas wszystkich sukces. Bardzo wymierny również dla gospodarki. Wspomniana mała historia, 21 grudnia 2009 rok, uchwała, zmiana ustawy Prawo ochrony środowiska, które weszło w życie 28 maja 2012 roku, gdzie naprawdę wskazania pyłów, które dotychczas nie były tak zidentyfikowane jako PM10, tylko jako podpyły znacznie mniejsze, szkodliwe, i które absorbowały się zdecydowanie szybciej w krwiobiegu. PM2,5, benzoalfapiren, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu. To wszystko, co na co dzień zdarza nam się wdychać w wielokrotnym przekroczeniu w powietrzu krakowskim. Aglomeracja krakowska. Ponad 250 tysięcy mieszkańców. Przekroczenie poziomu docelowego benzoalfapirenu, dopuszczonego poziomu dwutlenku azotu. W dalszej części pokażemy w cyfrach, ile jest dwutlenku azotu. To są po prostu tony. Stężenie w pyłu PM10 24-godzinne, przekroczenie dopuszczalnego poziomu pyłu zamieszanego PM10, jak również 2,5. Miasto Tarnów, podobne wskaźniki. Oczywiście strefa małopolska. Średnioroczne stężenie pyłu PM10 mikrogram na metr sześcienny, lata 2008-2011. Proszę zwrócić uwagę, 40 mikrogram na metr sześcienny to jest to, co może się znajdować w powietrzu. Zwróćmy uwagę na słupki. Takie miejsca jak Proszowice, Maków Podhalański, Zakopane, nie mówiąc już o Kraków, ale i Krasińskiego. To są właśnie te przekroczenia. Natomiast liczby dni z przekroczeniem dopuszczalnych poziomów średniodobowych pyłów PM10. Oczywiście Kraków Krasińskiego. 35 to jest norma, gdzie mogłoby się zdarzyć. Proszę zwrócić uwagę na wielokrotność tych 35 dni. Na całości miast powiatowych mamy z tym do czynienia. Pył PM 2,5 mikrogram na metr sześcienny.
25 norma, to jest norma dzisiejsza. Mamy docelowo osiągnąć 20. Proszę zwrócić uwagę, przekroczenia. Jedynie Bochnia może się poszczycić akurat brakiem tejże zawiesiny. Stężenie średnioroczne pyłu benzo alfa-pirenu, nanogram na metr sześcienny. Wskaźnik normy 1. Wielokrotność razy 10, 12. To jest właśnie to, co nas truje najbardziej. Modelowanie. Na dzień dzisiejszy mamy 16 stacji monitoringu. Możliwe, że ich jest za mało, ale na tą chwilę na tyle nam stać. W programie mamy stacje mobilne. Stacje jezdne, które będą wskazywały czasowe i zgodnie z wymogami badanie miejsc, gdzie występuje to zagrożenie. Rozkład stężeń średniorocznych pyłów PM10 w 2011 roku. 40 to jest ta graniczna, ilość miejsc czerwonych bardzo, bardzo znaczna. 24-godzinne zawieszenie pyłu PM10 w 2011 roku. Przekroczenie 24-godzinne. Znowu, jeżeli zwrócimy uwagę, w tym wypadku ten wskaźnik przy 24-godzinnym jest 50 mikrogram na metr sześcienny. Za dużo jest tych czerwonych miejsc z wielokrotnym przekroczeniem w ciągu całej doby. Rozkład stężeń średniorocznych pyłów 2,5 w 2011 roku. Mapa wygląda również katastroficznie. Województwo małopolskie, rozkład stężeń średniorocznych benzoalfapirenu w 2011 roku. Benzoalfapiren, substancja rakotwórcza, niestety w całej Polsce zachowuje się podobnie. Natomiast Małopolska, przypominam, baza jedynki. Proszę zwrócić uwagę, ile jest miejsc zdecydowanie większych niż czerwone. To są te efekty i wzrost chorowań na choroby raka płuc i wszystkie inne złośliwe nowotwory. Aglomeracja krakowska. Ja sądzę, że dzisiaj zrobiliśmy już pewien milowy krok, a w ciągu ostatnich 6 lat ilość obwodnic, które powstała, jest to około 14. Ilość ciągów komunikacyjnych, bo przypuszczam, że mogłaby być jeszcze gorzej. Oczywiście centrum Nowa Huta, Aleje Krasińskiego, dokładnie widać cały ciąg komunikacyjny i te dwa na samym dole miejsca skupisk to są właśnie zjazdy, ronda, miejsca centralne, gdzie rozkład stężeń dwutlenku azotu jest bardzo, bardzo duży. Możemy powiedzieć jedno, że przez ostatnie lata, gdybyśmy nie zrobili ciągów komunikacyjnych, a ilość samochodów wzrosła pięciokrotnie, mamy wskaźnik ponad 500 samochodów na 1000 mieszkańców. Niestety, myślę, że nikły procent z tej ilości samochodów posiada katalizator czy spaliny w kategorii Euro 4 czy Euro 5. Są to wyniki naszej dyfuzji komunikacyjnej z łomem również z zachodu. Stężenia 24-godzinne dwutlenku siarki. Proszę zwrócić uwagę na tą mapę. Jak zwykle zaznaczone są punkty prowadzące monitoring. Wskaźnik średniego narażenia ludności na stężenie szkodliwych substancji. Zawieszonego pyłu PM10, 2,5, benzoalfapiren i dwutlenku siarki. To jest nic innego jak sumaryczna bomba, bo akurat wszystkie te cząstki, pyły, jak i benzoalfapiren i zwłaszcza dwutlenek siarki, bardzo się lubią i żyją w skupieniu. Rozkład stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM10 w 2011 roku pochodzący z emisji napływowej. No, niestety,
trzeba zwrócić uwagę, że nasz sąsiad Śląsk istnieje i działa, i ta granica jest wyraźnie zaznaczona. Udziały średnie, emisji w stężeniach średniorocznych pyłów PM10. Moi drodzy, jeżeli weźmiemy pod uwagę przemysł poza województwa, komunikację z innych powiatów, powierzchniowe lokalne źródła, komunikację spoza województw, to trzeba zwrócić uwagę, że ta kreska, czyli norma, która odcina, to gdybyśmy zdecydowanie zredukowali niską emisję z kotłów, na dzień dzisiejszy spełnialibyśmy normy. Ale jest to praca złożona, ponieważ powiat olkuski w dalszym ciągu z przemysłu miałby emitorów. I tylko sumaryczne, liniowe, punktowe ograniczenie emisji powoduje, że tenże komfort, w cudzysłowie, możemy osiągnąć. O tym mówi tenże program. Udziały źródeł emisji w stężeniach średniorocznych pyłu PM2,5. Moi drodzy, jeżeli powiemy o pewnej normie, w cudzysłowie, która wynosi 28 mikrogram na metr sześciennym, mówię to na dzień dzisiejszy, wskaźniku 25, to jest ten wskaźnik, który powinniśmy osiągnąć w roku 2015, aby zejść do normalnego poziomu, czyli 20 mikrogram na metr sześcienny w roku 2020. Zaznaczona jest ta kreska, gruba, czerwona, i ten wskaźnik musimy osiągnąć w roku 2020. Mam nadzieję, że ten etap 2.15, który jest założony w programie z ograniczeniem 25%, zostanie spełniony i 2020 rok przywita nas właśnie wskaźnikiem 20 mikrogram na metr sześcienny. Ale działania naprawcze, o czym również program mówi, działania systemowe, ograniczenie emisji powierzchniowej, ograniczenie emisji komunikacyjnej, ograniczenie emisji przemysłowej, jak również działania wspomagające. W dalszej części omówię te działania. Niemniej jednak przede wszystkim uważam, że tak jak rozpoczęło się to znacznie wcześniej, działania informacyjne, działania edukacyjne o operacyjnym stowarzyszenia doskonale wiedzą. To są nasze wspólne działania, które musimy prowadzić. Oczywiście, tak jak za każdymi działaniami, to idą pieniądze. Wprowadzenie ograniczeń w stosowaniu paliw stałych w Krakowie, bo program o tym też mówi, to szacowane koszty 500 milionów złotych polskich. Ale proszę zwrócić uwagę na efekty ekologiczne. 934 tony pyłu PM10. Razem w nim jest pył PM2,5. 500 kilogramów benzoalfapirenu, 194 tony dwutlenku azotu i ponad 2000 ton dwutlenku siarki. To jest to, co przy pomocy tejże kwoty możemy wyeliminować. Ale ja sądzę, że wobec strat rocznych 3 miliardów i możliwości 400 istnień ludzkich, które mogą stracić życie przy tym powietrzu, te koszty nie są duże. Ta tabela jest bardzo ciekawa. Proszę na nią zwrócić uwagę. Przeliczenie gigajoula na gram materiału palnego, środka do ogrzania naszych pomieszczeń gospodarstw. Kominek na drewno. Oczywiście na pewno będziemy mieli dyskusję. Drewno, jakże wspaniałe i w ramach OZE odnawialnych źródeł energii, może i powinno być stosowane, ale tylko w pewnych określonych warunkach. Bo kominek jednak, drodzy, emituje. Nawet benzoalfapirem 180 mg na gigajoule, 860 g na gigajoule PM10. Ale proszę zwrócić uwagę, jak jest kominek już zaawansowany technologicznie i zdecydowanie o 3-krotnie zmniejszył emisję PM10, nie mówiąc już o benzoalfapirenie.
kocioł na węgiel. Kocioł na węgiel. Chcę powiedzieć, że źródła, które tutaj mamy, to nie są nie tylko źródła polskie, to są europejskie standardy pieców na opalanie stałe, począwszy od drewna, węgla, skończywszy na oleju. Kocioł na węgiel, 380 gram PM10 na gigajoule, ale zaawansowany kocioł na węgiel 240. Bardziej zaawansowany sięga nawet 40 gram na gigajoule. To można uzyskać. Kocioł olejowy oczywiście, 3 gramy i kocioł gazowy. Brakuje nam może w tym wykazie kotła na olej ciężki opałowy, który również był bardzo popularny, zwłaszcza, że przez pewien czas okres akcyza sprzyjała, abyśmy używali tego czynnika opałowego. Ograniczenie emisji powierzchniowej sektora komunalnego. W tym wypadku nie odbędzie się to bez gmin, ale ja sądzę, że tenże program, który będziemy wdrażali w ciągu najbliższego miesiąca, a na pewno pod koniec listopada, pokaże, że jest możliwe. Koszty 2,1 miliarda to są lata 2013, 2015, 2015, które pochłoną nam prawie 265 milionów złotych. Ale efekty ekologiczne, znowu mamy ograniczenie. Proszę zwrócić uwagę, prawie 4-6 tysięcy ton PM10 zniknie z atmosfery. Nie mówią, że o dwutlenku siarki, jak również benzoalfapirenie. Rozbudowa, modernizacja sieci ciepłowniczych. Ja sądzę, gdyby nam było w tej chwili powiedzieć, co by było najlepiej dla krakowian, absolutnie, żeby powstały nowe, nowoczesne elektrociepłownie. Wtedy jesteśmy w całości kontrolować emisje. Pozwolenia zintegrowane, które wydajemy, i system kontroli jest bardzo szczegółowy. Niemniej jednak wiemy, że zwłaszcza w Starym Krakowie jest to niewykonalne ze względu na przesył przez energetykę cieplną i na zabytkowy Kraków. Niemniej jednak, a może okaże się, że istniejące elektrociepłownie będą chciały punktowo budować małe elektrociepłownie przeznaczone dla dzielnic, dla zestawu bloków. Mam nadzieję, że to wyjaśni się, jeżeli nie w ciągu roku, to 2 lat. Rozbudowa sieci gazowych zapewniająca podłączenie nowych użytkowników. Ta emisja przez kotły gazowe jest najmniejsza, ale wiemy też, że nie jest wykonalna wszędzie i stąd właśnie program szeroko rozpatruje różne możliwości zamiany nośników energetycznych. Ograniczenie emisji powierzchniowej sektora komunalnego, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w celu obniżenia kosztów eksploatacyjnych ogrzewania niskoemisyjnego. Ja myślę, że to już się dzieje. 150 milionów złotych, w tym 40 milionów złotych w latach 2013-2015. Ograniczenie spalania odpadów oraz pozostałości roślinnych z ogrodów na powierzchni ziemi. Wspomniałem tutaj z tej mównicy, że przyjmując plan gospodarki odpadami, spodziewałem się troszkę wcześniejszych efektów, ponieważ przeliczana ilość energii ze spalanej butelki PET naprawdę jest bardzo wysoka, a emisja benzoalfapirenu bardzo duża. To niestety się jeszcze dzieje. Myślę, że ten proces równolegle będzie się odbywał i spalanie śmieci powinno zejść do głębokiej historii. 2013-2015, ta forma edukacji, która powinna się odbywać, dotrze na pewno na tereny wiejskie i Dąbrowa Tarnowska, Proszowice, Miechów, gdzie gospodarka odpadami i gminne plany naprawdę wykazywały, że szereg gospodarstw domowych nie miały podpisane w ogóle żadnych umów z odbiorcami. To też są te efekty i to jest może nie czujność, ale przewidywanie. Musimy dojść do samokontroli. W tym wypadku Straż Miejska, Policja, powiedzmy wprost, koniec ze spalaniem odpadów w ogródkach. Zresztą na szczęście stały się już kompostownie bardzo popularne, które na pewno w znacznej części pomogą na naprawienie tej sytuacji. Panie
Panie Marszałku, jest, jeżeli chodzi o grillowanie, w Londynie jest zakaz grillowania. A propos kiełbaski, o którą wspomina Pan Marszałek. Termomodernizacja budynku oraz wspieranie budownictwa energetycznego, zwłaszcza w budownictwie mieszkaniowym. Ja sądzę, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, którym współpracujemy, już dawno wyszedł naprzeciw. To jest ten efekt przedprogramowy. Nasze jednostki wojewódzkie mają dofinansowanie 60% w wypadku termomodernizacji. I to są te efekty, że wychodzimy dalej, nie mówiąc już o programie Małopolskie Renizy, gdzie również współdziałamy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska. To się dzieje, a wzmocnienie środków, czyli przewidzianie, można przewidzieć, że w dalszym ciągu może się to odbywać. Moi drodzy, ja mam satysfakcję, że w wypadku znowu 1,5 miliona złotych, 2013-2015 szacunku, 165 ton PM10 nie będzie działo powietrzu, jak również zmniejszy się ilość benzoalfapirenu i 500 ton dwutlenku siarki. Budownictwo energooszczędne w obiektach użyteczności publicznej. Małopolska ma najwięcej zgłoszonych w tej chwili budynków, obiektów pasywnych, które biorą udział w konkursie. Więc sądzę, że zrozumienie tutaj jest znaczne. Ograniczenie emisji z transportu. Rozszerzenie strefy ograniczonego ruchu oraz ograniczonego płatnego parkowania wraz z systemem parkour-jedź dzieje się wzrost ilości parkingów. Ograniczenie pojazdów ciężarowych w Krakowie, Tarnowie, w Nowym Sączu. Ja sądzę, że prezydenci nie będą czekali na hasło czerwonego alarmu, tylko ograniczenia te już będą następowały. A bądźmy szczerzy, ilość obwodnic, którą żeśmy zrobili, też korzystnie wpływają na centra miast. Poprawa organizacji ruchu samochodowego w miastach. To jest konieczność. Utrzymywanie dróg w sposób ograniczającym wtórną emisję zanieczyszczeń, regularne mycie, remonty, poprawę stanu nawierzchni dróg. Niestety u nas nie ma standardów takowych, aby w SIWZ-ie umieścić mycie samochodu z wyjeżdżającej budowy. To jest naprawdę grzech pierworodny i mam nadzieję, że pojawi się jak najszybciej. A jeżeli wprowadzimy ograniczenie ruchu samochodów, będzie możliwe mycie częstszych ulic. I Panie Prezydencie, doczekamy tego. Wzmocnienie kontroli na stacjach diagnostycznych pojazdów, rozwój komunikacji publicznej oraz wdrożenie energooszczędnych i niskoemisyjnych rozwiązań w transporcie publicznym. Rozwój komunikacji rowerowej w miastach. Emisja przemysłowa. Szczególny nadzór nad działalnością przemysłu w obszarach złej jakości powietrza. Wspomniałem tutaj o zintegrowanych pozwoleniach. Są kontrole, jest przestrzeganie, niemniej jednak wcale nie znaczy, że musimy zwrócić szczególną uwagę. To nie tylko wtedy, żebyśmy wyłączali zakłady, kiedy będzie właśnie czerwony alarm. Trzeba znacznie wcześniej uprzedzać zaistniałą sytuację. Kontrola przestrzegania przepisów i decyzji jest naszym obowiązkiem. Efekt ekologiczny. Szanowni Państwo, Wysoki Sejmiku, znowu tony pyłów PM10, które nie będzie latał nam w przestrzeni i nie będzie wdychany przez mieszkańców i turystów. Działania wspomagające. Edukacja ekologiczna mieszkańców. Tak, edukacja ekologiczna jest konieczna. Ja sądzę, że tutaj te 1400 szkół podstawowych, bo edukację trzeba rozpocząć właśnie od najmniejszego. To dzisiaj jest już edukacja gospodarki odpadami, segregacja, ale również dzieci powinny znać zagrożenie, wagę zagrożenia i jak działać w określonej sytuacji. Informacja o jakości powietrza w Polsce. Moi drodzy, 2 lata temu określiliśmy jednoznacznie. Informujemy z punktów monitoringu o jakości powietrza. Dziękuję tutaj dyrektorowi Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, ponieważ ta informacja codziennie pojawia się na stronie i każdy może zwrócić uwagę na zagrożenia. Oczywiście zmiany prawne, współpraca z ośrodkami naukowymi, badawczymi w celu wykorzystania wiedzy i
nowych technologii, regionalna polityka energetyczna. To są działania tylko uzupełniające, ale również na kanwie samorządów od województwa poczynając musimy. To nie tylko bezpieczeństwo energetyczne Małopolski. To jest bezpieczeństwo energetyczne Małopolski z zachowaniem jakości środowiska, hałasu, powietrza. Regionalna polityka transportowa. O niczym innym dzisiaj żeśmy nie rozmawiali, tylko o perspektywie płynnej, dobrej komunikacji transportowej, bezpiecznej dla środowiska. Jeżeli weźmiemy w perspektywie czasu uruchomienie części komunikacji rzecznej, możemy odnieść ten sukces. Modernizacja układów technologicznych, wprowadzenie najlepszych dostępnych technik produkcji i spalania paliw. Wspomniałem, że dzisiejsze piece, nawet te węglowe, mogą mieć dziesięciokrotnie zmniejszony wskaźnik emisji. Może tak się stać. Ja sądzę, że powinniśmy przy pomocy tychże wspomniałych środków do tego dążyć. Krótkoterminowe działania, któreśmy tutaj omawiali. Pierwsze, drugie, trzeci stopień zagrożenia. Kod pomarańczowy, bo byśmy go mieli jak najrzadziej. Czerwonego nie wyobrażam sobie. Czerwony był w Londynie i przyniósł szereg ofiar śmiertelnych. Tu musimy przy pedantycznym wprowadzeniu w realia życia programu ochrony powietrza, a powinno dziać się to już od 1 stycznia, realizować go i unikać tych sytuacji. Oczywiście tutaj pierwszy stopień zagrożenia, pomiar 24-godzinny, który przekazałem stały monitoring, prognoza stężenia pyłu PM10. Automatyczny komunikat na stronie internetowej. To jest działanie. Drugi stopień, kod pomarańczowy. Pomiar również stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 na stacjach automatycznych. Już to dokonuje. I moi drodzy, jeżeli osiągną wskaźnik ponad 200 mikrogram na metr sześcienny, to naprawdę to jest ten stan alarmowy. Czerwony to jest 300. Działania, jeżeli osiągnęlibyśmy ten czerwony stan, 300 mikrogram na metr sześcienny, wojewódzki zespół zarządzania kryzysowego decyduje o wyborze wprowadzonych działań krótkoterminowych. Oczywiście bezpieczeństwo to wojewoda, schodzi do powiatów, do gmin, możliwość wstrzymania ruchu samochodów, konieczność wstrzymania ruchu samochodów, wyłączenie zakładów pracy. To jest wszystko to, co w takiej sytuacji zagrożenia musi się dziać. Kod czerwony. Oczywiście to, co powiedziałem, powiaty, gminy, powiatowe centra zarządzania kryzysowego. To jest ten ale. Tutaj jest pokazany przy trzecim stopniu zagrożenia, o którym wspomniałem. Intensywne kontrole indywidualnych kotów, pieców oraz upoważnienie pracowników gminy Straży Miejskiej o czasowym zakazie palenia, na przykład w kominkach. Ograniczenie pylenia ze źródeł niezorganizowanych. Zakaz stosowania dmuchaw do liści. Zawieszenie uciążliwych prac budowlanych. Ulice, czyszczenie na mokro, o czym wspominałem. Ograniczenie ruchów pojazdu. No i ograniczenie emisji z przedsiębiorstw. Środki ostrożności, jakie powinny podejmować osoby z grupy wrażliwej. Śledzenie informacji o występujących przekroczeniach, co też dzieje się i ten nawyk wprowadziliśmy wśród Małopolan. Unikanie długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni, stosowanie się do zaleceń lekarza, astmatycy, alergicy, to jest głównie alerg dla nich i dla osób starszych. I ograniczenie dużego wysiłku fizycznego na otwartej przestrzeni. Sięgając w historię, bo spotkałem się również, że dzisiaj wyjęliśmy program na wokandę sejmiku. Nie jest to prawdą i przyznam się, że ci, co tak twierdzą, powinni się rumienić. Maj, grudzień 2012, opracowanie projektu programu. 20 grudnia 2012 do 31 stycznia 2013 konsultacje społeczne. 16 stycznia otwarte spotkanie konsultacyjne.
Zawiadomienie dotyczyło szerokiej rzeszy, również radnych. Luty-lipiec 2013 rozszerzenie zakresu programu o analizy SO2 i dobrze się stało, bo naprawdę zderzyliśmy się z tonami dwutlenku siarki. Ponowne konsultacje społeczne, a 8 sierpnia otwarte spotkanie konsultacyjne. Nie możemy powiedzieć, że program został wyjęty z półki BAIG i dzisiaj jest przedstawiany. Moi drodzy, w imieniu Małopola, zarządu swoim własnym, bardzo proszę o przyjęcie tego programu. Dziękuję. Ale przybyli do nas, to w początku obraz jest pani Bogusza Wstanik, eurodeputowany, także zastępca wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, pan Ryszard Wista. Pan Bogusza Wstanik bardzo chciał zabrać głos, bo zresztą ma prawo do Brukseli. Panie przewodniczący, panowie, panie marszałku, marszałkowie, członkowie zarządu, drodzy radni. Z przyjemnością wracam na salę sejmiku, który przez 6 lat tutaj pracowałem jako radny wojewódzki. Cieszę się, jako przewodniczący też serwata sejmiku województwa małopolskiego, cieszę się, że pan przewodniczący bardziej tak wysoko podniósł godność przewodniczącego. Gratuluję. Szanowni Państwo, po pierwsze gratuluję Wam odwagi, że jako jedni z pierwszych w Polsce podejmujecie ten temat i to wyzwanie, które staje przed nami. Wreszcie skończył się czas tolerancji dla zanieczyszczania, dla palenia śmieci, dla pewnej dezynwoltury wobec środowiska, w którym żyjemy. I jeżeli mogę mówić o tym, często krytykuje się Unię Europejską za takie czy inne regulacje, właśnie za tydzień będziemy nad tytoniem debatować, to są pewne normy ochrony powietrza i wody, które myślę, że porządkują naszą rzeczywistość, porządkują nasze myślenie. Ileż debat przeżyliśmy wokół programu regulacji zbierania śmieci, który również jakoś powiązany musi jest na pewno z jakością powietrza. Tam na pewno tamta ustawa wymaga jeszcze wielu dopracowań, ale idziemy w tym kierunku, aby żyć w lepszym środowisku i aby te normy, które rzeczywiście zostały jakoś tam przyjęte w Unii Europejskiej, z jakiego powodu, nie dla widzimisię kogoś, jakichś urzędników, ale oparte na realnych badaniach, jak wiele kosztuje to nas, naszego zdrowia. Także życzę Wam, abyście się nie cofnęli, aby to była, jeżeli nawet będzie to twarde prawo, ale żeby było przyjęte, bo ono będzie stanowić o przyszłości również naszych dzieci. Jest możliwy rozwój gospodarczy, jest możliwy postęp ekonomiczny, również przy zachowaniu najwyższych standardów. Wierzę, że ten program ochrony powietrza przyczyni się do tego, żeby to, co robimy w gospodarce, było bardziej innowacyjne, aby szukać dróg po prostu, które dzisiaj może nawet wydają się dla niektórych niewyobrażalne, jeżeli żeby stosować inne rodzaje energii, zbyt kosztowne, ale władzom samorządowym musi zależeć na tym, aby stworzyć programy obrony, aby tworzyć programy przejściowe, które będą regulować, jak mówię, zdecydowanie tę kwestię i poprawiać jakość powietrza. I na koniec, co jest ważne? Ważne jest, aby odbyć również spotkania edukacyjne. Aby edukacja dotycząca ochrony powietrza i środowiska naturalnego weszła do szkół, aby to był. To jest nasza nadzieja, że dzieci będą edukować swoich rodziców, mówiąc nie wolno tego, nie wolno tamtego, bo my to wiemy, nam to powiedziano w szkole, my to mamy zaufanie do tych informacji. I druga rzecz, oczywiście represja nie załatwia wszystkiego, to wiemy, ale nie może być tolerancji, nie może być wzruszenia ramy, lekceważenia przez służby porządkowe, które widzą, że dzieje się źle, że pali się bądź czym, że z dymu unosi się czarny dym i nie reaguje. Tutaj również, ja nie mówię o wprowadzeniu policji ekologicznej, ale myślę, że edukacja
policji, służb porządkowych w tej materii będzie niezbędna. Wpisujemy się w ten nurt działań w Unii Europejskiej, który myślę, że naprawdę z czystym sercem możemy przyjąć jako również ten, z którym się utożsamiamy. Także jeszcze raz gratuluję uwagi, życzę powodzenia dla tego programu w głosowaniu Państwa, no i później dalszych kroków w jego realizacji. Dziękuję bardzo. Pani Małgorzata Radwan-Majdana, przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia. Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, bardzo się cieszę, wreszcie, że słowo stało się ciałem. Wreszcie pojawił się tak trudny program, który będzie na pewno kosztowny, ale trudno wycenić zdrowie. Zdrowie nie ma ceny. Ja jako lekarz jestem specjalistą pediatry i medycyny rodzinnej, więc pan przegląd społeczeństwa. Widzę, co się z dziećmi dzieje, zwłaszcza w okresie od początku okresu grzewczego do końca tego. Jaka jest olbrzymia zachorowalność. Myślę, że każdy wydatek poniesiony w związku z programem jest nieadekwatny do ceny zdrowia, które się traci podczas tego działania, że powiedziałeś o zanieczyszczeniu. Pan europoseł powiedział o policji ekologicznej. To jest świetny pomysł, uważam. I trzeba podać się do tego. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu bardzo, przewodniczący, przewodniczący klubu. Przewodniczący, panie marszałku, wysoki sejmiku, wszyscy obecni. Tak, trochę chciałbym, żebyśmy odeszli tylko i wyłącznie od pewnych zaklęć i magii, która zdaje się, że ma miejsce. Ja może tak powiem, najpierw cofnę się o te 30 lat do lat 80., do pierwszych połowy lat 80., do sytuacji, jaka wówczas była w Krakowie. Myślę, że część z radnych tą sytuację pamięta. No, na pewno była katastrofalna, jeżeli chodzi o ekologię w całym kraju, szczególnie w Krakowie i na Śląsku. I wtedy był masowy jakby ruch społeczny, może nie w formie nawet konkretnej organizacji czy grup, tylko wszyscy wiedzieli, że należy coś z tą ekologią zrobić. I w te lata 90. wkroczyliśmy, powiedziałbym, z impetem, oczywiście przy też naciskach zewnętrznych, chociażby ze strony Europy Zachodniej. I rzeczywiście mieliśmy znaczne osiągnięcia w tym zakresie. Lata 90. to był dobry okres dla ekologii. No, niestety po roku 2000, tak umownie to określiliśmy, kolejne lata zostały zmarnowane. I dobrze, że pojawiło się nowe pokolenie, które tutaj jest obecne na sali, które znowu zauważyło te problemy związane z ekologią. Tyle tylko, że straciliśmy może nawet już kilkanaście lat czasu. I kiedy przysłuchuję się, czy patrzę na te programy, które między innymi tutaj marszałek Kozak przedstawiał, no to niestety zbyt dużego optymizmu nie mam, dlatego że po pierwsze straciliśmy już czas, po drugie uczestniczyłem w wielu różnych uchwalaniu, wielu różnych programów przez województwo małopolskie i nie tylko, które, no, Unia Europejska też jest niezła, uchwalając kilka lat temu program dogonienia najlepszych, najbardziej rozwiniętych gospodarek na świecie i tak dalej. My żeśmy uchwalali na przykład program innowacji kilka lat temu, który miał spowodować, że powinniśmy się przesuwać w zakresie tej innowacyjności. Aktualne statystyki pokazują, że nie zrobiliśmy żadnego postępu na przykład w zakresie innowacji. I ja się boję, żeby nie pozostać na etapie diagnozy, czyli żeby się nie okazało, że ten program, który dzisiaj niemalże z fanfarami pokazujemy, żeby nie pozostał diagnozą i nie pozostał tylko zbiorem pobożnych życzeń i żeby za tym poszły realne środki i realne działania i żebyśmy nie powtarzali też jak gdyby szlaku, idąc bardzo powoli za tymi państwami, które przodują, tylko byśmy czasami szukali też nowych, lepszych, nowocześniejszych rozwiązań, bo temu przecież służą
środki europejskie, które są w dużej mierze do naszej dyspozycji. Natomiast od razu powiem, że Klub Prawa i Sprawiedliwości w kolejnych etapach dyskusji sejmiku będzie się zdecydowanie przeciwstawiał, żeby jedynymi jak gdyby potencjalnymi ofiarami tych potrzebnych decyzji nie okazali się to ci mieszkańcy, którzy z różnych względów są poszkodowani pod względem finansowym. Ja zwrócę uwagę na to, że w ciągu ostatnich 10 lat ceny gazu na przykład wzrosły czterokrotnie. Więc obwinianie tych mieszkańców, którzy przykładowo nie używają gazu z tego powodu, no jest myleniem skutków z przyczyną. To nie mieszkańcy Polski, to nie mieszkańcy Krakowa są odpowiedzialni za ponad czterokrotny wzrost ceny gazu. Polacy generalnie są narodem, który lubi nowinki techniczne, który lubi nowoczesne urządzenie i trzeba im to umożliwić. Trzeba wskazać nowe technologie, trzeba do tych technologii podchodzić odpowiedzialnie i trzeba na to zagwarantować odpowiednie środki finansowe. Także będziemy wspierać jako Klub Prawa i Sprawiedliwości wszelkie decyzje, które będą wspierały poprawę powietrza, które będą szły w kierunku nowoczesnych technologii, w kierunku nowoczesnych rozwiązań. Natomiast będziemy zdecydowanie przeciwko jakimś magicznym zaklęciom skierowanym wyłącznie w kierunku uderzenia w osoby najbiedniejsze. Dziękuję. Dziękuję. Pan Radny Krzysztof Tenerowicz, Przewodniczący Klubu Solidarnej Polski. Panie Przewodniczący, Szanowni Goście, Szanowni Koleżanki i Koledzy. Wszystko pięknie i ładnie brzmi, tak sobie myślę, że czasem wystarczy kilka organizacji, kilkadziesiąt osób na sali, żeby wszystko stawało się zdecydowanie prostsze. Nie po raz pierwszy zresztą. Tylko wydaje mi się, że chyba powinniśmy poprosić mieszkańców Krakowa i Małopolski, żeby na każde posiedzenie z tego przychodzili w liczbie przynajmniej kilkudziesięciu, dopraszać kilka kamer i wtedy w ogóle będzie nam się jeszcze łatwiej dyskutowało. Czy poczciwie powiedzieć, że w ważnych sprawach my zazwyczaj i tak się dogadujemy. To cieszy zawsze. Tylko właśnie to, o czym chciałem powiedzieć, że ta dyskusja w ogóle ma kilka grzechów pierworodnych, nawet nie jeden, a kilka. Po pierwsze, już dzisiaj był jakiś taki mały kamyczek w stronę mediów, chociaż nie one są oczywiście temu winne, a przynajmniej nie do końca. W zasadzie zogniskowało się zainteresowanie na kilku takich sprawach typu zakaz palenia węgla. Czy my dzisiaj w ogóle o tym nie decydujemy? Czy to dzisiaj większość osób, nawet część radnych przed tą sesją, myślała, że decyduje o czymś strategicznym, co przesądzi nasze działania o naszych działaniach w perspektywie kilkunastu lat. No tak nie będzie. Tak naprawdę pierwsze decyzje, które będą miały prawdziwe znaczenie i prawdziwą wagę, będą podejmowane najwcześniej na sesji za miesiąc. Wykorzystajmy ten miesiąc dobrze, właściwie i tym razem zdecydujmy się, tak jak miało to miejsce w całym tym procesie, na współpracę z przedstawicielstwem, tak to nazwijmy, mieszkańców Krakowa. Bo ja zdaję sobie sprawę z tego, że trochę inna optyka jest, nie wiem, w okolicach Gorlic, Tarnowa, Szczucina, trochę inna w okolicach Krakowa, ale nawet zaprezentowane tutaj dane informacje jednoznacznie przekazują, że z tym problemem musimy sobie poradzić. Mało tego, jesteśmy zobligowani konkretnymi, mniejsza z tym, czy akceptowanymi przez nas, czy nie, uregulowaniami Unii Europejskiej i musimy to zrobić. Żal tylko i szkoda wielka, że robimy to dzisiaj, a nie zrobiliśmy tego kilka lat wcześniej. I nie zrobilibyśmy, mam takie głębokie przekonanie, również dzisiaj, gdyby nie te kilkanaście tysięcy podpisów w tej sprawie, gdyby nie specjalna, ponadprzeciętna, trzeba dodać, aktywność mieszkańców Krakowa i Małopolski. Wyciągnę z tego wnioski, bo takich spraw jeszcze kilka w kolejce czeka i powinniśmy się nauczyć być mądrymi przed szkodą, a nie w jej trakcie albo po, jak mamy wrażenie, dzieje się w tym przypadku. Więc to tylko tak tytułem takiego uzupełnienia i głosu w tej dyskusji, bo ta dyskusja dzisiaj w zasadzie się zaczyna, a nie wcale się kończy. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę, pan Andrzej Guła, przedstawiciel Krakowskiego Alarmu Smogowego w imieniu tej struktury środowiska, które zabrało ma 16 tysięcy podpisów. Szanowni Państwo, nie będę zbyt długo mówił o tym, jak dramatyczną sytuacją mamy do czynienia, jeżeli chodzi o jakość powietrza w Krakowie i w Małopolsce. Wystarczy spoglądnąć na dane
państwowego monitoringu środowiska, też europejskiego monitoringu środowiska, żeby zobaczyć, jeżeli chodzi o zanieczyszczenie pyłem zawieszonym, czy rakotwórczym benzoalfapirenem. Małopolska, a w szczególności Kraków, jest prawdziwą czerwoną wyspą na mapie Europy. Jest dramat i o tym dramacie powinniśmy wszyscy mówić i wszyscy powinniśmy być tego świadomi. Nie od dzisiaj wiemy, że normy prawa krajowego w Krakowie są wielokrotnie, notorycznie przekraczane, zwłaszcza w sezonie grzewczym. Praktycznie w sezonie grzewczym nie ma dni, kiedy nie występują znaczące przekroczenia norm. Nie od dzisiaj wiemy, że to powietrze, którym oddychamy w Krakowie, stwarza realne zagrożenie dla naszego zdrowia i życia. Poważne i realne zagrożenie dla naszego życia. Badania lekarskie pokazują, że smog krakowski jest przyczyną nowotworów, zatorów, zawałów serca. Badania lekarskie od wielu lat prowadzone w Krakowie pokazują negatywny wpływ krakowskiego powietrza na rozwój płodu, na rozwój dzieci. To wiemy nie od dzisiaj. Szanowni Państwo, dzisiaj sejmik jest, staje przed dużą szansą przyjęcia pierwszego w swojej historii skutecznego programu ochrony powietrza. Tak jak to wcześniej zostało już to powiedziane, jest to pierwszy krok. Kolejnym krokiem powinna być uchwała dotycząca zakazu stosowania węgla w Krakowie. Jeszcze raz podkreślam, mówimy o Krakowie, nie mówimy o innych miejscowościach, bo taki zakaz w Krakowie jest wykonalny ze względu na wyposażenie w infrastrukturę energetyczną, ze względu na obecność miejskich sieci ciepłowniczych. Krakowski alarm smogowy nie postuluje wprowadzenia zakazu palenia węglem w Pciniu, czy w miejscowościach, gdzie taki zakaz jest po prostu nierealny. Kraków, już wiemy to nie od dzisiaj, żeby mógł osiągnąć jakość powietrza, która jest zgodna z wymaganiami prawa, jednocześnie bezpieczna dla życia i zdrowia mieszkańców, musi wprowadzić taki zakaz. Po blisko dwóch latach pracy nad programem ochrony powietrza, po roku konsultacji społecznych powstał program, który daje nam, mieszkańcom, szansę na to, że w perspektywie kilku najbliższych lat będziemy oddychać zdrowym i czystym powietrzem. Wiemy, że decyzje, które muszą być podjęte, nie są decyzjami łatwymi, ale są decyzjami koniecznymi. Szanowni Państwo, w trakcie procesu konsultacji programu ten projekt, o którym dzisiaj rozmawiamy, uzyskał szerokie poparcie. Uzyskał poparcie prezydenta miasta, uzyskał poparcie Urzędu Miasta, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, ale przede wszystkim uzyskał poparcie mieszkańców. Blisko 17 tysięcy osób, 17 tysięcy Krakowian podpisała się pod petycją krakowskiego alarmu smogowego właśnie do sejmiku o wprowadzenie takich koniecznych zmian. Z badań społecznych wynika, że 90% Krakowian popiera postulat wprowadzenia zakazu stosowania węgla w Krakowie. 90% mieszkańców w Krakowie popiera postulat wprowadzenia zakazu stosowania węgla. W trakcie ostatnich konsultacji programu wzięło udział 300 osób. To chyba jak na konsultacje tego typu programów jest bardzo dużo. 30 organizacji złożyło swoje wnioski i z tego co wiemy, ogromna większość, były to wnioski popierające program. Cieszy nas fakt, że w ramach tych działań antysmogowych miasto Kraków przyjęło aktywną politykę i rozbudowało program dopłat do wymiany pieców węglowych. Cieszy nas fakt, że miasto przygotowało program osłonowy dla ludzi najuboższych, których nie będzie stać na pokrywanie właśnie tych wyższych rachunków za energię. Od początku krakowski alarm smogowy postulował wprowadzenie takiego systemu osłonowego. Uważamy, że ludzie, którzy palą węglem w Krakowie, osoby starsze, niejednokrotnie zmuszone nosić ten węgiel na trzecie piętro w kamienicy, nie robią tego z dzikiej przyjemności. Robią to dlatego, że ich po prostu nie stać. Dlatego taki program osłonowy ma na celu umożliwienie przeprowadzenia tej bardzo ciężkiej reformy.
trakcie dzisiejszych obrad będzie prezentowany również apel o opracowanie Krajowego Programu Ochrony Powietrza. Program taki mógłby zdecydowanie pomóc w realizacji koniecznych działań na poziomie regionalnym. Jest to inicjatywa, którą krakowski alarm smogowy jak najbardziej popiera. Natomiast absolutnym priorytetem na dzień dzisiejszy jest przyjęcie, jest uchwalenie programu ochrony powietrza, do którego obliguje nas prawo ochrony środowiska. Jest to dokument, który musi być przyjęty. To jest dokument, który był opracowany przez ekspertów, przez Urząd Marszałkowski. Proces opracowania trwał, tak jak mówiłem, blisko 2 lata i był on poddany szerokim konsultacjom społecznym. Szanowni Państwo, każdy miesiąc opóźnienia w realizacji programu ochrony powietrza jest miesiącem straconym dla nas wszystkich. To są kolejne zgony, to są kolejne choroby w Krakowie. Proszę Państwa, krakowski alarm smogowy w imieniu tych blisko 17 tysięcy ludzi apeluje do Państwa o przyjęcie programu ochrony powietrza dzisiaj. Chciałem powiedzieć, że prawo do czystego powietrza jest prawem konstytucyjnym. To prawo mamy wszyscy i krakowianie mają prawo do powietrza, które nie będzie ich zabijać. Na sam koniec chciałem powiedzieć jedną rzecz, którą często podkreślamy. Powietrze jest bezpartyjne i ostatnio pokazała to Rada Miasta, przyjmując antysmogowy program przyspieszenia, gdzie praktycznie nie było głosów przeciw. Wszyscy głosowali za antysmogowym programem przyspieszenia. Ja mam nadzieję, że również taką bezpartyjność uda się uzyskać przy pracach nad programem ochrony powietrza i nad uchwałą, która jest konieczna dla nas, dla Krakowa. Dziękuję bardzo. Środowisko udostępnię wypowiedzi 5-minutowe, tak jak dla radnych. Bardzo proszę Pani Małgorzata Mokler ze Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć. A później będą występować i radni, Pan Prezydent, czy Pan Wojciech Mokler, Pan Przewodnicząca. Bardzo proszę. Dziękuję. Dzień dobry Panu Panu Radnych, Pana Prezydenta, Pani Dyrektorze. Ja w imieniu Polskiej Zielonej Sieci, a tak naprawdę w imieniu ponad 40 organizacji pozarządowych, chciałam Państwa prosić o poparcie tego właśnie programu ochrony powietrza. Tak jak mój przedmówca i wcześniej też Sonia wspomnieli, jak bardzo ważny jest to krok i właściwie przybliża nas do wielu zagadnień związanych z ogólnie dobrym życiem, w dobrej przestrzeni. O to na polskim tak naprawdę wszystkim chodzi. Krok jest dla nas bardzo istotny i te 40 organizacji, które poparło program, złożyło uwagi, zarówno w styczniu, jak i w sierpniu. To są organizacje, które się zajmują Krakowie. To nie są organizacje etnologiczne gdzieś z całej Polski, gdzieś z zagranicy, po prostu krakowianie, zarówno organizacje harcerskie, ochrony dzieci, ochrony starszych osób, organizacje, które mówią o tym, że ważne dla nich właśnie każdy dzień, każdy kilometr, każdy fragment tego miasta, w którym żyją, w którym chcą realizować swoje działania. Te organizacje poparły program ochrony powietrza, zagłębiły się w jego zapisy. Złożyliśmy bardzo wiele uwag i bardzo dziękujemy tutaj Wydziału Departamentu Środowiska za potraktowanie naszych uwag bardzo poważnie i ujęcie ich w poprawkach. I właściwie tak może na koniec jedno zdanie. Chcielibyśmy, aby Małopolska żyła w nowej atmosferze, zgodnie z tym pod tytułem programu ochrony powietrza. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Chciałbym prosić również tutaj Małgorzata Markiewicz, jej mieszkańca miasta Krakowa. Dzień dobry Państwu. Ja dziękuję bardzo za udostępnienie głosu. Występuję tutaj w imieniu mieszkańców, ponieważ urodziłam się w Krakowie i uważam, że to jest wspaniałe miasto, ale to miasto czuje mnie od urodzenia, tak mogę powiedzieć. Obecnie również czuję moje dzieci. Sytuacja jest dramatyczna i to ja tutaj nie chcę tutaj mówić o żadnych statystykach, bo oglądaliśmy już dużo słupków i okresów, ale
o takich faktach, jak na przykład kartka na drzwiach przedszkola, że dzisiaj dzieci nie pójdą na spacer ze względu na to, że jest dużo zanieczyszczenia powietrza. I jakby tłumaczyć pięciolatkowi, dlaczego nie pójdziemy na spacer i to przez szereg dni w roku. To jedna rzecz. A druga, często również wyjeżdżam z Krakowa i kiedy wracamy z moimi dziećmi, to chorujemy po prostu. Jedną taką rozsądną radą, którą dał mi lekarz, laryngolog, powiedział, że powinniśmy zmienić miasto. Powinniśmy stąd wyjechać. No ja nie chciałabym stąd wyjeżdżać, ponieważ moi pradziadkowie tu mieszkali, moi dziadkowie, obecnie mieszkają moi rodzice i ja i moje dzieci. Koszty, które muszę ponosić jakby rokrocznie, związane z astmą mojego syna i z lekami żywieniowymi, które musi przyjmować, mieszkając właśnie w Krakowie, to są koszty około 500 zł. Więc to jest następna rzecz. I co jeszcze? Poza tym jestem artystką kiedyś dla Krakowa i nie tylko dla Krakowa, ale generalnie dla ludzi zrobiłam taki projekt Oddychaj. Czyli mówiący o takiej jedynej podstawowej rzeczy, która jest potrzebna do życia, z której nie możemy nigdy zrezygnować, to jest oddychanie. Możemy nie kupować, możemy nie jeść przez kilka tygodni, możemy nie pić przez kilka dni, ale oddychać po prostu musimy. I jeżeli oddychanie jest potrzebne nam do życia, tak? A w Krakowie oddychając umieramy właściwie, to jest może takie bardzo równolotnie powiedziane, ale jednak tak jest. Ja mam takie wrażenie, że właśnie tak jest w Krakowie. Więc teraz jakby chciałam zaapelować do Państwa, którzy reprezentujecie nas jako mieszkańców Krakowa czy też Małopolski, że macie tę władzę i żeby zrobić taki naprawdę duży krok w kierunku poprawy naszego powietrza, ponieważ to jest wstyd, tak mi się wydaje, żeby Kraków był na samej górze listy, jako europejskie miasto jesteśmy takim elementem właśnie na skalę europejską, że to jest najbardziej zanieczyszczone miasto, czego się strasznie wstydzę. Oczywiście żartuję. To, co pani przed chwileczką moja przedmówczyni powiedziała, jest prawdą praw, że bez jedzenia człowiek wytrzyma ponad tydzień. Bez picia kilka dni. Bez powietrza kilka sekund. Natomiast w programie ochrony powietrza, za którym jestem oczywiście za, bo to musi być powietrzem, musimy dążyć do tego, by powietrze było czyste. I to nie podlega dyskusji i tutaj nie będzie wokół tego żadnego sporu. Natomiast jest kilka pytań jakby pierwotnych przed wprowadzeniem tego programu. Znaczy, nie można powiedzieć przed wprowadzeniem, bo to jest nowelizacja programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. I ta właśnie przysłowiowa babcia, o której mówił również przedmówca, która idzie z tym wiaderkiem węgla, jest najlepszym tego przykładem. Dlaczego ona idzie z tym wiaderkiem? Dlatego, że nie stać ją na to, by mieć ogrzewanie gazowe, które jest dużo droższe. I tu jest pytanie, na jakim etapie jest uchwalenie uchwał osłonowych dla osób najuboższych? Bo my reprezentujemy całe społeczeństwo województwa małopolskiego. To zamożne, średnio zamożne, ale i to najuboższe. I to najuboższe, ta najuboższa część społeczeństwa małopolskiego pyta się, co się stanie, kiedy uchwalimy tą uchwałę, kiedy ją wprowadzimy w życie? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie. Chciałbym rozwiać wszelkie wątpliwości. Pytanie do marszałka Kozaka. Czy ten program ochrony powietrza, strona 40-47, jest tutaj, działanie polega na tym, polega na likwidacji źródeł spalania paliw stałych o mocy do 1 MW w sektorze komunalno-betonowym. I pytam, czy ten program wprowadza zakaz używania kotłów węglowych, czy to jest tylko program dążący
do wprowadzenia tego zakazu, bo jest ostry zapis prawny. W tym zakresie proszę rozwiać moje wątpliwości. Kolejny punkt, który chciałem zadać, jeszcze jedno pytanie, które chciałem zadać, ono będzie bardziej złożone. To w preambule cel i zakres programu zostały wprowadzone takie zapisy, że na podstawie podpisanej 15 grudnia 2011 roku deklaracji z Lyon wprowadza się tą, w skrócie ten projekt uchwały. I w związku z tym mam pytanie, czy Zarząd Województwa Małopolskiego nie przekroczył swoich uprawnień, naruszając artykuł 18, punkt 14 ustawy o samorządzie województwa, że w kwestiach międzynarodowych, deklaracji, podpisów międzynarodowych, ponadregionalnych, w tym zakresie występuje Sejmik Województwa Małopolskiego. I w tym zakresie prosiłbym o opinię prawną, a jeżeli zostanie ona rozwiana pozytywnie, w tym zakresie będę zadawał dalsze pytania, ale to już jakby nie przy konkretnej tej debacie o ochronie powietrza, bo to dotyczy jakby szerszego spektrum związanych z ochroną środowiska. Ale to jest podstawowy punkt, czy ta deklaracja mogła zostać podpisana wyłącznie przez zarząd bez decyzji w Sejmiku Województwa Małopolskiego. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu Zdzisławowi. Panie Przewodniczący, Wysoki Sejmiku, Szanowni Państwo. Zastanawiałem się, co ma powiedzieć górnik tutaj na tym miejscu, ale jest. I powiem tak, że przekonujemy się, bo myślę, że chyba niepotrzebnie, bo wszyscy jesteśmy przekonani. Ja oczywiście będę głosował za tą uchwałą, ponieważ uważam, że ta uchwała jest godna i chciałem podziękować służbom pana marszałka, szczególnie pani dyrektor Laszczyk za przygotowanie tej uchwały, bo jest właściwa. Natomiast powiem tak, rozdzielam troszkę pomiędzy troską o środowisko, a czasami powtarzaniem haseł, które przed chwilą powiedziałem, o węglowisko. Ja ostatnio spotkałem się z samorządowcami z Francji, z rejonu Pas-de-Calais, gdzie tam się już nie pali, ale tam już zamknięto ostatnią kopalnię. Także też pod rozwagę daję, poza wszystkimi tymi uwarunkowaniami, o których mówili koledzy tutaj, czyli tymi kosztami samorządu. Jeżeli mówimy o tych kotłowniach, to mówimy o szkołach, przedszkolach, o tych wszystkich jednostkach samorządowych, poza tymi kosztami społecznymi, bo generalnie, gdyby poprawić zdecydowanie powietrze, to powinniśmy dzisiaj przestać palić węglem, przestać w ogóle używać samochodów w Krakowie, jeszcze wiele, wiele innych rzeczy. Ale jesteśmy tu i teraz, pewne procesy muszą trwać, do pewnych rzeczy musimy stopniowo i pomału dochodzić. Pan prezes mówił tutaj, mówię stowarzyszeniu przeciwko smogowi, o tym, że powietrze jest apolityczne. Ja na koniec posłużę się takim cytatem. W związku z tym właśnie politycznością mojego adwersarza politycznego, zdecydowanie wyżej stojącego w tej hierarchii, który 10 września w Karlowicach powiedział, niektórzy chcieli węgiel przekreślić, ale niepodległość energetyczna, podstawowa zasada każdego rządu, wymaga nie tylko dywersyfikacji źródeł energii, ale i maksymalnego wykorzystania własnych zasobów. Mówił to Donald Tusk w Katowicach 10 września i w tym punkcie zgadzam się z nim 100%. Myślę, że powinniśmy się to zgadzić w Małopolsce, aby był to proces stopniowy i myślę, że zakazy zostawmy w kolei, natomiast idziemy w ograniczenia, eliminowanie, a więc stopniowe dochodzenie do pewnych założonych wartości. Dziękuję. Dziękuję. Kolega Górnik jest z klubu Prawo i Sprawiedliwość. Pan Przewodniczący, poproszę się. Panie Przewodniczący, Panie Marszałku. Wiesz się za polityczną. Szanowni Państwo Radni, Szanowni Państwo z organizacji pozarządowych, którzy tak czynnie i włączają się ten proces walki o czyste powietrze. No, muszę powiedzieć tak, w Krakowie mieszka moich dwóch synów, którzy dla mnie najważniejsze jest powietrze, jak moja wnuczka. Ale chciałbym, żebyśmy mówili o czystym powietrzu nie tylko w Krakowie, ale w Małopolsce. Bo proszę zauważyć, że w materiałach, które pokazywał pan marszałek Kozak, są pokazane obszary, gdzie zagrożenie
jest równie wielkie jak w samym Krakowie. Oczywiście chyba żaden z nas tutaj siedzących na sali jako radni nie potrzebuje szczególnych apeli, żeby ten program uchwalić. Ponieważ on jest słuszny, tylko ja mam pytanie takie. Najważniejsze to będzie harmonogram wdrożenia tego programu. Bo my przyjmowaliśmy i przyjmujemy w kraju wiele programów, walki z narkotykami, z piciem alkoholu. I jakoś tak to się rozmywa. I wynika to również z małego zaangażowania społecznego. My uzyskamy efekt czystego powietrza nie od razu, bo gdy tak słuchałem pana marszałka Kozaka, to zacząłem liczyć, o ile spadnie nam był zawieszony benzopireny, prawda, i coś tam jeszcze. Nie było mowy o dioksynach, które są najbardziej szkodliwe z punktu widzenia nowotworów, to gdybyśmy to wszystko wprowadzili, to być może musielibyśmy zaimportować jakieś zanieczyszczenia częściowe. Ale to mówię w żartach oczywiście. Trzeba prowadzić edukację. Najgorsze sprawy, które się dzisiaj dzieją w spalaniu w celu uzyskania ciepła, to są ludzkie wynalazki, gdzie się spali buty, gdzie się pali również pety, gdzie się pali tworzywa sztuczne. I ta walka o powietrze, to ona powinna dotykać również walki o wprowadzenie ekologicznych opakowań. I tak po kolei. To jest proces długotrwały, z którego my nie możemy rezygnować. I oczywiście zakazy zakazami, one muszą być rozsądne. Sam pan marszałek Kozak pokazywał, że ten sam węgiel palony w różnych okolicznościach, warunkach, przy różnych kotłach daje maksymalnie tam kilkakrotnie mniejsze zanieczyszczenie. Dziwi mnie również, że bardzo często podnosi się do rangi najważniejszego zakazu, zakaz palenia drewnem. I odsyłam tych z państwa wszystkich, którzy to mówią, aby zobaczyli, z czym się pali w Austrii, czym się pali w Bawarii. Tylko trzeba po prostu znowu odpowiednie urządzenia, odpowiednie wystosowane drewno, które jest paliwem odnawialnym. Tak, żebyśmy nie wylewali dziecka z kąpielą. I najważniejsza sprawa, poza zakazami, które chcemy wprowadzić za miesiąc, bardzo ważny będzie harmonogram wdrożenia programu, który dzisiaj uchwalił. Dziękuję. To był głos radnego niezależnego i pana rada Magała. Przewodniczący Klubu Radia Polskiego Samorządowego. Panie Przewodniczący, Wysoki Sejmie. Tak, myślę, że ten punkt budzi dużo kontrowersji również na Komisji Ochrony Środowiska. Muszę powiedzieć tak, że no wszystkie głosy są za tym, aby to uchwalić. Chcę powiedzieć tak, że myśmy tutaj bezwzględnie wstępnie, proszę, to co powiedziałem na komisji, że ta uchwała, ona nam tylko pokazuje program ochrony dla województwa małopolskiego i nam pokazuje tylko to długoterminowe działania naprawcze, pokazuje co mamy zrobić, co mamy, jak mamy wykonać, co należy zrobić, żeby do tego nie dopuścić do dalszej, no do dalszych działań, żeby jeszcze gorzej to nie było jak jest. I tu myślę, że tu się zgadzamy wszyscy. I uważam, że ta uchwała niepotrzebnie się tej zbytnio będziemy emocjonować to, co było na komisji. Ale przed nami na pewno jest rzecz najważniejsza. To, co tu już pan mój przedmówca powiedział, harmonogram działań przed nami, który będzie za miesiąc. Ja się też to podpisuję razem z wami, że musimy to wiedzieć. Będziemy to musieli wiedzieć wcześniej. Tu na pewno będzie ważne, aby usłyszeć, bo już słyszymy to i z prasy, i również tutaj z ust pana marszałka na komisji. Jest tutaj z nami pan prezydent. Myślę, że może powiedzieć, jakie działania chcą wprowadzić, czego się możemy spodziewać. To myślę, że już uspokoi pewne emocje nie tylko nas, ale również i ci, którzy podkręcają to, mam na myśli w gazetach, w prasie, którzy podkręcają ten temat o tych zakazach, o tym wszystkim, co się ma dziać. Dlatego tutaj byłoby to wskazane, abyśmy usłyszeli. I na koniec jedna rzecz, uczynię to już na komisji, ale chcę również tutaj
podziękować naprawdę Wydziałowi Ochrony Środowiska za naprawdę dobrze wykonaną pracę. Że dołożyli ogromnych starań, aby ten materiał naprawdę dobrze przedstawić, pokazać go i obrazowo wszystko. To, co jest tam zawarte, naprawdę jest to rzecz, że dobra lektura, o, tak bym to nazwał, dobra lektura, którą należy dobrze odczytać. Tyle, dziękuję i myślę, że co do komisji, chcę powiedzieć, że ten program przyjęła do tego, natomiast jak mówię, mamy też wątpliwości, ale to jest dopiero przed nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Radny Zezda, przewodniczący klubu Platformy. Panie przewodniczący, panie marszałku, tak na początek nawet przymierzenie mogę, ale myślę, że wszyscy jak tutaj jesteśmy, to smakowaliśmy kiedyś pizzę, która była przygotowana w piecu opalanym drewnem. Jedliśmy kiełbaskę smażoną na ognisku i bardzo lubiliśmy zapach, czy lubimy zapach palonych liści. I to jest, często trochę tak mówię, żeby zachować pewien umiar w podejmowaniu decyzji. Z pewnym niepokojem na przykład przeczytałem, że wszelkie odpady odrodowe mają być, na przykład mogą być w ten sposób likwidowane, bo nie wiem, czy to nie jest znów zbytni akcent w inną stronę. Jestem bardzo wdzięczny za organizacją pozarządową, już wiele tutaj was chwalą, no chyba za wiele nawet. Jestem bardzo wdzięczny za to, że wzbudzacie, czy pobudzacie świadomość społeczną, bo rzeczywiście, jeśli coś się pokazuje w mediach, jest przez kilka dni omawiane, to myślę, że najważniejszy efekt zostaje osiągnięty, jeśli chodzi o realizację tego programu, czyli świadomość, że nie można byle czym ogrzewać, byle co palić, że trzeba się zastanawiać nad tym, jakim powietrzem oddychamy i to jest bezdyskusyjnie ogromna Państwa zasługa. Trochę, szczerze mówiąc, razi mnie zbytni krakocentryzm, dlatego że trochę jestem z zewnątrz, ale jak Państwo oglądaliście mapy, to widzieliście, że ten problem znowu dotyczy wszystkich większych miast Małopolski, ale także uzdrowisk. Także uzdrowisk Małopolski, co ma kapitalne znaczenie dla tego, żeby to były prawdziwe uzdrowiska. W związku z tym, oczywiście, że Klub Platformy Obywatelskiej popiera te propozycje i wnioski, które Państwo składacie. Panu Andrzejowi Górę chcę podziękować za naprawdę bardzo takie umiarkowane i mądre wystąpienie. Uważam, z jednym tylko miejscem się z panem, panie Andrzeju, nie zgadzam, uważając, że zdecydowanie dotyczy to nie tylko Krakowa, dlatego że wszystkich większych miast, a także jeśli będą odpowiednie programy uruchomione w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i w gminach, to może także ten program dotyczyć i mniejszych miejscowości. I to jest tylko ta uwaga, właściwie to nie jest polemika, tylko uzupełnienie. W związku z tym Klub Platformy Obywatelskiej oczywiście ten program i ten kierunek działania popiera. Dziękuję już. Dziękuję panu przewodniczącemu. Oczywiście bardzo chętnie czekamy na wnioski z prezydentów i rad miasta Sącza, Tarnowa, Zakopanego, Suchej i wszystkich innych 181 gmin pozostałych do Krakowa, żeby powiedziały, co chcą zrobić i jak z nami współpracować w tej ważnej sprawie. Żeby to nie były z naszej strony nakazy, zalecenia czy zakazy ich obejmujące, ale zrobione to wspólnie i w porozumieniu, tak jak to czynimy z miastem Krakowem. Bardzo proszę pana prezydenta Dariusza Szmiela, pierwszego zastępcę prezydenta, żeby nam oficjalnie powiedział, co Kraków czyni, deklaruje i w czym będziemy współpracować, my wam pomagając, a wy rozwiązując problemy mieszkańców Krakowa. Panie Przewodniczący, Panie Marszałku, Wysoki Sejmiku. Kraków, prezydent miasta Krakowa, podległe mu jednostki,
uczestniczyły od samego początku w konsultacjach, które były przeprowadzane przez Urząd Marszałkowski dotyczące programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Kraków jest również reprezentowany, a może przede wszystkim jest reprezentowany przez jego mieszkańców i przez organizacje pozarządowe, dzięki którym w tym roku wiele w tym zakresie się zmieniło. O tym za moment. Chcę powiedzieć, że jest to już trzeci z kolei program. Pierwszy program uchwalany przez wojewodę małopolskiego, następny przez Urząd Marszałkowski, czy sejmik województwa małopolskiego. Dzisiaj mówimy o nowelizacji programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. W wielu pozycjach program powtarza działania, może bardziej je konkretyzuje, umiejscawia w czasie, jak i również określa środki, które są decydujące dla efektywności tego programu. Ale chcę powiedzieć równocześnie, że w diagnozie, wstępie do procedowanego dzisiaj programu zapisane jest jednoznacznie, że Kraków jest miastem o najwyższym stężeniu pyłów PM10 w Polsce. Dotyczy to również pyłów PM2,5 oraz tleków azotu emitowanych przez komunikację czy przez transport, czyli emisję komunikacyjną. Chciałbym podkreślić i zwrócić uwagę Państwa, mówię o Krakowie, nie o Małopolsce, że były PM10 w strukturze niskiej emisji na terenie Krakowa to ponad 42%. Natomiast równie ważna jest emisja komunikacyjna. Chcę powiedzieć, że w tej sprawie programu i opinii do programu odbyła się również w styczniu bieżącego roku z udziałem przewodniczącego pana Barczyka, z udziałem marszałka Kozaka, specjalna sesja Rady Miasta Krakowa poświęcona temu programowi i podjęto cały szereg działań, które miały wpływ na ostateczną wersję tego programu. Chcę powiedzieć jednoznacznie, że prezydent miasta Krakowa popiera ten program, ale z determinacją będzie działał na rzecz jego wdrażania. Jego wdrażanie polega również na tym, że zwracamy się do sejmiku województwa małopolskiego o podjęcie kolejnych uchwał, które wskażą paliwa dopuszczalne do ogrzewania na terenie miasta Krakowa. W uproszczeniu można powiedzieć, że chodzi o uchwałę o zakazie stosowania paliw stałych na terenie miasta Krakowa. Chcę powiedzieć o pewnych efektach działań, które właśnie przede wszystkim, czy w dużej mierze dzięki aktywności organizacji pozarządowych wzbudziły aktywność mieszkańców miasta w tym roku na rzecz działań dotyczących ograniczenia niskiej emisji. Dla porównania podam odniesienia do roku 2012. Jak Państwo wiecie, od 1995 roku sprawdzamy i monitorujemy niską emisję. Od początku lat 2000 wspomagamy poprzez środki z budżetu miasta likwidację pieców, ale gdyby odnieść się do lat minionych, od 1995 roku udało się zlikwidować 20 tysięcy pieców opalanych węglem i ponad 3 tysiące kotłowni. W roku 2012 było to 300 pieców i zaledwie 16 kotłowni. Z czego to wynikało? Wynikało to głównie ze środków, jakimi dysponowaliśmy. Wynikało to również z prawa, jakie wówczas obowiązywało i obowiązuje do chwili obecnej. Stąd nasze postulaty i wnioski do Wysokiego Sejmiku. W roku 2013 dzięki działaniom i wsparciu Zarządu Województwa, dzięki działaniom Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
polegającym na zmianie regulaminu korzystania ze środków, z opłat za korzystanie ze środowiska. W tej chwili już możemy powiedzieć, że zostanie zlikwidowanych 1856 pieców opalanych węglem w porównaniu 300 w roku 2012. 300 kotłowni, a więc tyle, ile zlikwidowaliśmy w przedziale 1995 do roku 2012. Otóż w tej chwili, w roku bieżącym, dysponujemy kwotą 22,5 miliona złotych. W roku ubiegłym było to niespełna 2 miliony złotych. Jest to wsparcie poprzez pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 10 milionów złotych, poprzez dotacje w wysokości 6 milionów złotych i środków własnych Gminy Miejskiej Kraków w wysokości 6 milionów złotych. Oczywiście liczymy, że wdrożenie programu, po uchwaleniu wdrożenie tego programu pozwoli nam o pozyskiwanie dodatkowych środków w latach następnych. Choć obawiam się, że rokiem przejściowym będzie rok 2014, kiedy jeszcze nie będą dostępne środki z Unii Europejskiej. Ale tu, Panie Marszałku, prośba i zresztą do wszystkich Państwa, tych, którzy mogą promować ten program, chodzi o wsparcie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu KAFKA. W roku przyszłym bardzo liczymy na te środki i to w wysokości 20 do 40 milionów złotych. Natomiast bardzo korzystne są zapowiedzi Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oprócz MRPO jest jeszcze zintegrowaną. Jest instrument pod tytułem Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, gdzie znaczne środki przeznaczane są na poprawę jakości powietrza, na ograniczenie niskiej emisji. Również i w programie rządowym, Program Operacyjny Infrastruktura Środowisko. Chcę powiedzieć, że również istotnym elementem dla poprawy jakości powietrza jest ograniczenie niskiej emisji, czyli emisji komunikacyjnej. I tutaj cały szereg działań na wprowadzenie transportu szynowego, o czym wspomniałem w obecności pana ministra transportu przed południem, bo również i rozwój sieci kolejowych ma zasadniczy wpływ dla jakości powietrza w Małopolsce. Ale również i wewnętrzny układ komunikacyjny poprzez rozwój komunikacji tramwajowej, wprowadzenie autobusów zasilanych energią elektryczną, gazem, jest niezwykle istotnym i niezwykle ważnym. I tutaj te działania w ramach nowego okresu programowania 2014-2020 będą wprowadzane. Ale proszę Państwa, to wielokrotnie podkreślano i w tym programie jest zapisane w diagnozie. Największa emisja występuje na Alejach Krasińskiego. To jest emisja komunikacyjna. Wynika z tego, że cały tranzyt północ-południe Polski przebiega przez Aleję Krasińskiego. I tutaj kolejny apel do polityków. S7, wschodnia obwodowa Krakowa. Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum Krakowa w sposób zasadniczy ograniczy emisję komunikacyjną na terenie miasta. W sposób zasadniczy wpłynie na poprawę jakości powietrza w Krakowie i w Małopolsce. No i oczywiście nie wspomnę również o północnej obwodnicy Krakowa, która by się przydała dla domknięcia ringu krakowskiego i wyprowadzenia całkowicie ruchu tranzytowego z Krakowa. I odpowiadając tutaj na pytania niektórych radnych, chcę jednoznacznie potwierdzić, że prezydent miasta Krakowa przygotował projekt uchwały w sprawie ograniczenia czy dopłat, to jest lokalny program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologiczny. Mamy na uwadze centralne ogrzewanie, ogrzewanie gazem, ogrzewanie energią elektryczną i olejem opałowym. I taki program jest gotowy, jest przeprocedowany w urzędzie i potwierdzam i deklaruję, że uchwała Rady Miasta Krakowa w tej sprawie będzie równocześnie podejmowana ze stosownymi uchwałami sejmiku, a więc mam nadzieję, że nastąpi to w listopadzie bieżącego roku.
I kolejna sprawa, o której chciałbym poinformować odnośnie wsparcia miasta na rzecz wymiany sposobu ogrzewania właśnie na te, które wymieniłem. Otóż 15 maja 2012 roku prezydent miasta Krakowa, marszałek województwa, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska podpisał porozumienie z wytwórcami ciepła czy producentami ciepła na terenie Krakowa, a więc z elektrociepłownią Kraków, z elektrownią Skawina i z Tauronem w zakresie energii elektrycznej i z PGNiG-iem w zakresie energii gazowej. To porozumienie pozwala na to, ażeby zmiana czy inwestycja w zmianę instalacji ogrzewania jest pokrywana z tych środków, które są gromadzone w ramach tego porozumienia w wysokości 90%. A więc mieszkańcy płacą ewentualnie, czy kosztuje to mieszkańców, taka inwestycja kosztuje jedynie do 10%. Niezależnie od tego dla najuboższych korzystających z pomocy osłonowej lokalny program dopłat wynikających ze wzrostu cen czyli kosztów wprowadzenia nowych sposobów ogrzewania we własnych lokalach. Dziękuję za uwagę. Dziękuję panie prezydencie. Zgłasza się pan marszałek Marek Sowa, proszę bardzo. Przewodniczący, szanowni państwo, czuję się trochę wywołany przez pana prezydenta, więc ja od razu się do tego wniosku odniosę. Chcę powiedzieć, że prawdą jest, że wspólnie z panem prezydentem, samorządem, z Radą Miasta Krakowa współpracujemy w tym zakresie. Nasze działania są synchronizowane. Poza pakietem osłonowym chcę od razu powiedzieć, jeśli gdzieś będziemy wprowadzali tak ostre zakazy, to wszędzie będziemy od samorządu lokalnego oczekiwali podobnego działania, bowiem diagnozujemy tę sytuację, że największą przeszkodą nie jest dostępność na inwestycji, bo ten problem, mogę państwu powiedzieć, w mojej ocenie jest rozwiązany. Najmniejszy problem w realizacji tego programu będzie zapewnienie finansowania na inwestycje. Największy problem mamy z kosztem, który będą musieli mieszkańcy ponieść na ogrzewanie gospodarstw domowych. To jest największy problem. Dlatego będziemy od wszystkich samorządów oczekiwali programu pomocowego, który jeśli nie w całości, to w znacznej części postawi zmniejszyć te pozwoli zmniejszyć te obciążenia dla gospodarstw domowych. Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu opublikujemy projekt uchwały sejmiku, który poddamy do konsultacji społecznych w sprawie zakazu palenia niektórymi paliwami stałymi w Krakowie. I zakładam, że w pierwszej dekadzie listopada wspólnie z przyjęciem programu osłonowego Zarząd Województwa skieruje pod obrady sesji na sesję listopadową na 25 listopada stosowny projekt uchwały. Chcemy, aby jeszcze podobnie jak to miało, jak to było w przypadku programu ochrony powietrza, aby nie zaniedbać strony konsultacji społecznych, więc wszyscy państwa będziecie się mogli do tego odnieść. Ale chcę też powiedzieć jeszcze jedną kwestię, jak będziemy finansowali w roku przejściowym, bo to wyraźnie padło ze strony pana prezydenta. Faktycznie jest tak, że od 2015 na pewno będą uruchomione znaczące środki europejskie, które mamy zapisane w programie regionalnym, będą dostępne również na sieci ciepłownicze środki w obecnym programie Infrastruktura i Środowisko na przyszłą perspektywę. Być może uda się w przypadku zintegrowanych inwestycji terytorialnych, one są integralną częścią programu regionalnego, uruchomić już te środki w przyszłym roku. Pracuje na tym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ale tak jak powiedziałem, to jest najczęściej druga połowa przyszłego roku. Natomiast to, o czym jestem przekonany, że będziemy dysponowali, to na lata 2013-2015 powinniśmy dysponować środkami z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 44 milionów złotych i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 34 milionów, łącznie 78 milionów złotych. Część tej puli
została uruchomiona z Funduszu Ochrony Środowiska już w tym roku. Pozostałe pójdą na lata 2014-2015. W tej chwili oczekujemy na finalne potwierdzenie tej decyzji z Narodowego Funduszu, więc widać bardzo wyraźnie, że będziemy dysponowali znaczącą zwyżką środków finansowych również w roku 2014. Jedno chcę powiedzieć, ta pula nie jest wyłącznie zawężona do Krakowa, ale również dotyczy Tarnowa i dotyczy Nowego Sącza, bo jest realizowana w ramach programu KAPKA, więc środki finansowe jeszcze większej wysokości niż to ma miejsce w roku 2013 również będą do dyspozycji w kolejnych tych dwóch latach, więc tutaj bym się nie bardzo przejmował tej sytuacji, że zostanie jakiś zanik finansowania. Zresztą skala środków jest kilkudziesięciokrotnie większa niż nakłady dotychczas ponoszone. Jest kilkadziesiąt razy więcej. I bardzo jest ważne, ja też dziękuję stronie społecznej za propagowanie z tego powietrza, bo to jest jeden z elementów, tak? Nie jeden, ale jeden z elementów, który na pewno przełożył się na to wielokrotne zwiększenie zainteresowania wymiany kotłów przez mieszkańców Krakowa. Dodatkowo chcę powiedzieć, bo wszyscy koncentrujemy się wyłącznie na Krakowie, że Zarząd Województwa wspólnie z Zarządem Wojskiego Funduszu Ochrony Środowiska i z Radą Nadzorczą Funduszu. Tak ustalił już priorytety współpracy i wsparcia na rok 2013, że dzisiaj za pośrednictwem Banku Ochrony Środowiska jest szereg form wsparcia dostępnych również dla mieszkańców spoza Krakowa, którzy chcą i są zainteresowani wymianą kotłów. Między innymi jest dotacja 4000 zł do wymiany kotłów węglowych na inne niż szereg innych form wsparcia bezpośredniego bądź też 80% dopłata do zasobowanych kredytów, a więc tych form. Nie czekaliśmy tylko na formalne uchwalenie programu ochrony powietrza, ale wprowadziliśmy szereg rozwiązań wspierających bezpośrednio indywidualne gospodarstwa naszych mieszkańców i można już tych form wsparcia korzystać. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie marszałku. Bardzo proszę, pan Ryszard Lista. Wcześniej się ogłosił, pan wojewódzki inspektor ochrony środowiska, a później jeszcze pan radny. Przecież wszystko było do gospodarki zaryzykowane. Panie przewodniczący, panowie marszałkowie, szanowni państwo. Wojewódzki inspektor w jakiej części poczuwa się do tego programu, bo nasze badania przyczyniają się do jego stworzenia, a także wojewódzki inspektorat jest w jakiś sposób odpowiedzialny za późniejsze wdrażanie i za skuteczność tego programu, przynajmniej my tak chcemy się czuć. Dlatego też powiem tutaj trochę może więcej na ten temat. Ten program jest bardzo ładny, tak, zresztą bardzo ładne były tamte programy. Cała jego rola i znaczenie będzie w tym polegało, jak te zostaną przepisy dalsze skutecznie wdrażane, co zostanie tu postawione. Chciałbym też powiedzieć, że my poczuwamy się za całą Małopolskę, nie tylko za Kraków, choć Kraków odgrywa tu kluczową rolę. Proszę zwrócić uwagę, mówię do tych wszystkich z państwa, co z Krakowa chcą uciekać do innych miasteczek, żeby popatrzyli, że toksyczność w Proszowicach, Wadowicach czy Suchej jest kilka razy większa powietrza niż w Krakowie. I tam też żyją ludzie i tam na pewno też chorują. I my o tym myślimy wspólnie. Bardzo sobie cenię tutaj współpracę z Departamentem Urzędu Marszałkowskiego Ochrony Środowiska, bo tylko przez to możemy coś tutaj wspólnie robić. I wspólnie robimy takie konsultacje, zresztą pan przewodniczący tu nam pomógł zorganizować samorządy, podzieliliśmy je na sekcje, robimy konsultacje samorządów te robocze. Co tu chciałbym powiedzieć, że nawet jakby te pieniądze się teraz znalazły, to duża część samorządów nie umiałaby ich wykorzystać. Trzeba dużo zrobić jeszcze w dziedzinie na linii, samorząd, mieszkańcy, na linii tutaj gminy, fundusz ochrony środowiska. I w tych sprawach chcemy wspólnie tu działać. Chciałbym powiedzieć, że bardzo ważną rolę odgrywa miasto Kraków. Jest w zasadzie takim liderem i pokazuje nam i innym gminom, jak
trzeba podejść do pewnych spraw. Bardzo ważne, że oprócz tego, co robi Urząd Miasta i Wydział Ochrony Środowiska, to, że społeczeństwo zaczęło inaczej tutaj myśleć i oddziaływać. Bo w wielu gminach spotykam się z tym, że niektórzy szefowie gmin chcieliby ten problem uciszyć. Bo na przykład na mapie nie widać, tam wskazano i tutaj modelowaniu, że mają 20 mikrogramów średnioroczną pyłu zawieszonego. Ja z góry mówię, że tam jest 45, jakiego stację tam postawimy i takie stacje spróbujemy tam ustawiać. Ale ustawiamy tam, gdzie samorządy wykazują chęć współpracy. I to jest nieważne, czy oni mają duże jeszcze zaległości, bo my im pomagamy i po to jesteśmy. Będziemy się wzorować na rozwiązaniach tutaj krakowskich. Ale inaczej, tak jak tu było już powiedziane, że w gminach nie będziemy wprowadzać zakazu palenia węglem, dlatego że jest szereg rozwiązań technicznych i prawo unijne dopuszcza kotły piątej kategorii, jest system nadzoru, te wszystkie razem sprawy, tu już bardzo dobrze, zresztą z naszego Urzędu Marszałkowskiego, pan Piotr Łyczko tutaj jako szef tego zespołu współpracował z innymi i szereg spraw legislacyjnych jest przygotowany, więc trzeba z tego skorzystać z obecnych doświadczeń, jakie są. No i rzeczywiście, jeżeli patrzeć na efekty, my będziemy mierzyć, bo w tej chwili rzeczywiście nasze pomiary są takie wiarygodne i pokazują, co się rzeczywiście dzieje. Jeżeli się okaże, że nie ma postępów, to będziemy alarmować i szukać następnych wspólnie rozwiązań na spotkaniach roboczych, bo takie są najważniejsze. A tak prywatnie bym powiedział, że ten program dla Krakowa, ograniczenia spalania węglem, przez to, że ma taki duży czas, to on jest właściwy. Dlatego, że inne miasta też już inaczej na to patrzą. Bo jeżeli spotykamy się w terenie, to nam niektórzy wójtowie, burmistrzowie mówią, że ludzie są za biedni i nie chcą wymieniać pieniędzy. A Kraków nie może nadążyć z funduszami, żeby te inwestycje takie prywatne zrealizować. Więc bardzo dużo już widać różnicę między samorządami, które coś robią, a które nie. No i deklaruję gotowość z naszej strony, że będziemy współpracować. Dziękuję bardzo panu wojewodzie Mirowi Ochrony Środowiska, szanowni za współpracę dotychczasową. Był burmistrzem, samorządowcem, rozumie samorządy i zbudziać. Bardzo proszę o spokój, to są bardzo kulturalne obrady. Tak jest. Parlamentarna atmosfera jest. Szybko się odnagowali państwo, a okrzyków nie ma. Bardzo proszę pana radny Gierca. Panie przewodniczący, wysoki sejmiku, szanowni państwo. Obserwując tą ekstremalnie dramatyczną sytuację w zakresie emisji szkodliwych substancji, ktoś, kto miałby skłonności do ironii sarkazmu, mógłby pokusić się o wymyślenie hasła dla Krakowa, sloganu: przyjedź do Krakowa, tutaj widzisz, czym oddychasz. Jest to niestety smutna konstatacja i refleksja. Trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Program, który obowiązuje, jak wskazuje, to jest aktualizacja programu, czyli program obowiązuje od 2009 roku. Dlatego moje pytanie zmierza ku temu, co dotychczas osiągnęliśmy, stosując program od 21 grudnia 2009. Jaki był efekt? Dziękuję. Dziękuję. Tak, pan poseł Andrzej Romanek się zgłasza również z chęcią zabrania głosu. Bardzo proszę. Solidarna Polska. Jeszcze. Panowie przewodniczący, panowie marszałkowie, wysoki sejmiku, szanowni goście, drodzy przyjaciele, otóż jest mi niezmiernie miło, że możemy się spotkać przy okazji tak też ważnej debaty, tym bardziej jest mi miło. Panie przewodniczący, otóż tu jest debata lepsza niż parlamentarna. Dlatego, że w parlamencie nie zawsze ta debata jest tak wysoce kulturalna, co więcej, tak wysoce merytoryczna, ale być może parlamentarzy ma też swoje prawa. Ale był pan radnym i poszedł pan do swojego i poszedł. Ale to wprowadza te dobre obyczaje, panie przewodniczący. Nie zawsze mi się udaje. Ale wracając do istoty rzeczy, otóż powiem w ten sposób. Krakowianie, mieszkańcy Małopolski, mają prawo do czystego powietrza. Co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. To są nasze płuca. Nasze małopolskie płuca.
i o te małopolskie płuca, o zdrowe małopolskie płuca naszych dzieci, naszych wnuków, my walczyć musimy. Nie ulega najmniejszych wątpliwości. Z tej mównicy chcę podkreślić, że Solidarna Polska chce zdrowych płuc dla Małopolski. Ale jak każda piękna idea, to jest piękna idea, dużo kosztuje. Tu były te wyliczenia. Wyliczenia naprawdę gigantycznych kwot. Ale nie było odpowiedzi na pytanie, które ja sobie zadawałem w czasie tejże debaty. Kto za to zapłaci? Bo na pewno Fundusz Ochrony Środowiska nie jest w stanie tych kosztów i tych kwot podnieść. Samorządy, z całym szacunkiem dla samorządu też krakowskiego, panie prezydencie, też w tej całości tych kwot, które są przewidywane, pan mówi o wielkościach 20 tysięcy, ale rocznie też mówi pan ostatnio o kwotach 300 likwidowanych, pierwszych opalanych na, jeżeli dobrze przypominam sobie na węgiel, bo też kwestia kosztów samorządu, właśnie budżetu między innymi krakowskiego. Więc musimy mieć świadomość, że to dotyczy budżetów samorządowych, które będą naprawdę dociążane tym stanem rzeczy, tą ideą piękną skończą. W związku z powyższym rodzi się pytanie i też potrzeba debaty i dyskusji w gremiach samorządowych, czy samorządy małopolski stać na wsparcie nie tylko wymiany pieców, bo przecież tutaj dzisiaj sprowadzamy tą kwestię tak naprawdę do przewidywanej debaty, która się odbędzie za miesiąc. Wymiany rzeczywiście pieców z opłaty, reszty są opłaty z opału na paliwa stałego na inne paliwa. Podkreślam, dużo droższe. Dużo droższe. Ja wiem, że mamy kontrakt podpisany z Rosją na wykorzystanie gazu, jeżeli go nie wykorzystamy, będziemy za niego musieli zapłacić, bez względu na to, co się stanie. Bez względu na to, co się stanie. I nie wchodzę w politykę, bo to nie o to tu chodzi, nie o to tu debatujemy, nie o tym tu debatujemy. W związku z tym tej debaty z samorządami nam jest potrzeba. I tu na co marszałek też uczył województwa małopolskiego uwagę. Nie sam koszt wymiany pieców, ale i eksploatacja jest kluczowa. Wiele osób niestety nie będzie w stanie te koszty eksploatacji podjąć. I jeszcze jedna rzecz, na którą chciałem Państwu zwrócić uwagę. Otóż ubiegły czwartek Komisja Ochrony Środowiska Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej debatowała nad projektem czy programem rządowym. Proszę Państwa, w 2020 roku w Polsce mają być zlikwidowane wszystkie piece opalane węglem. To jest program rządowy. Wy jesteście poniekąd tutaj prekursorami, ale na to się rząd też powołuje, to będę się tu powołują. Rodzi się pytanie. Znowu kto za tą gigantyczną transformację, podkreślam, ideę piękną, mógł zapłacić. Bo zawsze ta kwestia w ostateczności rozwija się po prostu o zwykłe pieniądze. Te najzwyklejsze pieniądze, których panu ministrowi Rostowskiemu zawsze brakuje. I może się okazać, że to jest samorządom po prostu zabraknie. I to jest moja troska. To jest moja troska, żebyśmy mówiąc to, co mówi pan europoseł Sonik, o odwadze, mówili również o rozwadze. Ja gratuluję Państwu odwagi, ale życzę też rozwagi, bo tej rozwagi nam wszystkim potrzeba. Ja deklaruję współpracę, zresztą zawsze ją deklarowałem, w tej materii. Nie tylko w tej materii. I na jedną rzecz jeszcze zwrócę uwagę, bo pan prezydent raczył mi wspomnieć o kwestii dotyczącej właśnie ruchu tranzytowego. To jest ważna kwestia. Panie prezydencie, pozwoli pan, że sobie zażartuję. Jedno referendum w Krakowie, jakiekolwiek sprawy. I z całą pewnością obwodnica krakowska powstanie, bo mamy przykłady, że jedno referendum, a obwodnica już została zadeklarowana. To taka delikatna uszczypliwość, trochę zabawy, wesołości w tej naszej bardzo poważnej, wspomnianą debacie. Życzę Państwu, tak jak podkreślam, odwagi Wam nie brakuje, ale życzę Wam jeszcze tej rozwagi, bo ta debata, która przed Wami i przed nami wszystkimi, o zdrowe płuca Małopolski, będzie debatą niezwykle kluczową i niezwykle ważną. Oby nie była to rewolucja, a oby to była właśnie ewolucja w zmianie zdrowotności naszych płuc w Małopolsce. I tej ewolucji Państwu sobie serdecznie życzę. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Pan Jacek Spaska, wiceprzewodniczący Sejmiku Wojska Małopolskiego. Z kończynką w klapie, coś jest w miejscu. Pieczesz z tego sezonu. Obserwisinkę jeszcze. Innowacje. Proszę Państwa, problem poważny. Troszeczkę Gazetka Wyborcza zniekształciła przez przymrużenie oka, natomiast ja idę na całość i powiem to, co powinniście odważnie się powiedzieć. Mieliśmy Państwo nakazowo rozdzielcze. Przyszła Solidarność, boje. Państwo nie znacie Solidarności, to taki twór Wałęsa jeszcze został z tego, z emblematem, a teraz mamy Państwo zakazowo rozdzielcze.
Zakazy, zakazy, jeszcze raz zakazy, na zakazie zakazy. Ciszej jak. A życie, to proszę zjeść, ja mówię tak jak mówię. Nie, nie, nie. To proszę przyjść. Dobrze. O, dobrze. Czyli skorośmy mieli to, cośmy mieli, a mamy teraz nową wizję, o którą żeśmy walczyli, to ja mam pytania takie do wszystkich. Czy stać naukowców z Krakowa, drugiego ośrodka akademickiego w Polsce, największego w Europie, żeby wszyscy chemicy mogli, a powinni, a muszą, i żądam wręcz neutralizowania tego, co wprowadza przemysł, co wprowadza handel dla przeciętnego obywatela w rodzinie i wynosi sterty, geometryczne worki, że tak powiem, poliestrów i tego wszystkiego dziadostwa, co nam wprowadziła cywilizacja. Mówię głośno. Czy jeszcze bardziej. Przepraszam, czy łapię mikrofon? Bo nie. Dostępny na nie. Nie. No to co? No można mówić. A mówię to dlatego, bo natura każe sobie słono płacić za wydarte jej krzywdy. Przedtem żyli ludzie krócej, nie leczyli się, bo lekarzy nie było, ale żyli szczęśliwi. Jak ktoś komuś będzie życzył 100 lat, to ja bym powiedział 98 ma dobrze, żeby te 2 lata się nie męczył cierpienia. Ale ludzie przyzwyczajają się do tego środowiska, które je otacza. Wiedziałem chyba w telewizji, nie wiem czy poszło, że dożywały dziewczyny na Śląsku i w Zagłębiu, a tam byłem 20 lat i byłem górnikiem i wiem co to jest górnik. Nie w pyłowych kopalniach pracowałem, ale na lejokach i życzyłbym każdemu, tej kopalni już nie ma. To generał Zawadzki. Może i dobrze. A potem Paryż przemianowany. A mówię to dlatego, że kto odważnie zażąda w innowacjach, na które stawia Unia Europejska, żeby nie karać obywatela tym, czym inni robią biznes i kapitał. Debilna ustawa do pana posła o śmieciach, to proszę zauważyć, tiry ciężarówki powietrza przewożone jest w butelkach po wodzie i tych wszystkich innych rzeczach. Czyż nie może ktoś po chłopsku pomyśleć, skoro prasy nie chwyciły, bo by znów naukowcy, krakowscy i inni musieli za to cholerne pieniądze brać. Można to wykreślić, ale cholera to nie jest też taka rzecz. Po to tylko, że jak nie ma prasy, to proszę uświadamiajcie dzieci w przedszkolu, zwińcie i 10 razy mniejsza pojemność dwulitrowej butelki jest, a jeżeli już nie, to każdy ma w garażu czy na dworze samochód, przejedzie tą butelkę i też jest 15 razy mniejsza objętość. Bo to, co się dzieje teraz na wsi, to o zgrozo. Podjeżdża jeden tir przez wieś, nazbiera worki, prawda, ten każe płacić, a można to zmniejszyć 10 razy, to jest jeden. Ale to jest na razie, bo naukowcy nasi, krakowscy i inni chemicy, przepraszam cię Boguś, bo ty jesteś wykształcony prawdopodobnie chemik, muszą, skoro wprowadzili te wszystkie różne, że tak powiem, wariacje techniczne, chemiczne, to niech teraz wyprowadzą. A teraz do rzeczy. Czy palić węglem, czy owsem, jak tu czekaj powiedział. Ja nie jestem tak bogaty, jak największy, najbardziej zamożny przedstawiciel mojego koalicjanta Platformy Obywatelskiej. Jeżeli mam za węgiel zapłacić 800 czy 900 zł, przepraszam bardzo, palę tak samo kalorycznym owsem, który kosztuje 350 zł, ubolka ekologiczny kosztuje 400. Wolę mi za żyto policzył po 450 ekologiczne, życie nie zapłacił, ale zapłacę. I teraz ja mam wybór, proszę postawić, ile procent społeczeństwa ma kasę, żeby spełniać wszystkie fanaberie. Fanaberie rządzących, zakazy, nakazy i tak dalej. To jeżeli ktoś ma wybór, ma 900 zł na tonę węgla, a 300 czy 400 zł na owiec i pytanie do chemików. Ile więcej substancji szkodliwych wychodzi z owsa, z drzewa, z węgla, czy z tektury, czy ze słomy? Jeżeli na dzień dzisiejszy nikt nie umiał odpowiedzieć z pseudonaukowców polskich i krakowskich, co więcej, czy żyć albo nie żyć, bo człowiek też dwutlenek węgla wydycha, krowa go wydycha 160 litrów na godzinę, to teraz co mamy robić? Czy świat ma wydychać dwutlenek węgla, czy nie wydychać? Jeżeli chodzi o węgiel, to jak świat światem, a byłem górnikiem, w życiu to nie podniosę ręki za tym, żeby ktoś se tam próbował robić jakąś karierę polityczną i przykro mi, że z mojego ugrupowania też, że da zakaz palenia węglem w Krakowie.
A gdzie konserwator zabytku? Piece są montowane w kamienice krakowskie w rynek jako zabytek. Będziecie tam gaz prowadzić? Doprowadziłem gaz 20 lat temu w mojej wsi i były 3 przyłącza. Bo nikt się nie zdecydował, nie dlatego, że nie chciał. Nie miał kasy z rolnictwa, żeby palić gazem. Drugi raz zmieniałem piec na gaz. Palę wszystkim. Gazem, węglem, owsem, tekturą, słomą, drzewem, jabłonką, wszystkim. W zależności od tego, czy mam pieniądze na węgiel, czy nie mam. Zmieniłem piec. Kosztowało mnie to 9 tysięcy złotych. Elegancki. 2 razy mniej, że tak powiem, pożera gazu. Ociepliłem dom 12 cm. A niestety nie stać mnie na opalanie gazem. Jeżeli bym chciał opalać gazem, panie przewodniczący, to moja dieta. Jak mi pan odtrąci za telefony niecałe 2 tysiące złotych, to 1300-1500 zł będzie mnie kosztował gaz. Wyłączam górę. Nie na, na zimę. Zostawiam dół. Ale niestety na wietrze to jest, mówię o wsi. Także gazownictwo, gaz, gazyfikacja z wielkim znakiem zapytania, tak jak kanalizacja w rozproszonym systemie. A co do Krakowa? Proszę państwa, jeden apel do prezydenta i tych wszystkich architektów. Nie rozbudowujcie Krakowa ponad miarę. Bo Kraków powinien mieć swój charakter. To za naszych czasów, jak żeśmy tu studiowali z Kazimierzem Barczykiem, to był Krakówek. Tu zawsze 100 tysięcy studentów z obszarów wiejskich studiuje. Tu przynosi chleb. I to się wyrównuje to z tym Janosikowym. Nie ma studentów, prawda, od czerwca do października, to przychodzą turyści z całego świata i Kraków może być urokliwą metropolią półmilionową. A to, co zrobiono, nie wiem, na przełomie nakazowo czy zakazowo rozdzielczej Solidarności, tej rewolucji, to cały wianuszek pojawił się, korona na horyzoncie dookoła Krakowa, która wstrzymuje jakiekolwiek przewietrzanie. I jedyny dostęp powietrza do Krakowa to największa łąka środkowej Europy, Błonia, z której wracam, bo sprzątam, że tak powiem, po wyścigach. I jeżeli to zabudujecie, to zamkniecie totalnie Kraków. Jeżeli do dzisiaj nie ma obwodnicy od północy i korek za korkiem, ja teraz jadę 30 minut z Błoni, to przecież te samochody tlenem nie wydychały. To może by do studentów, bo żaden tutaj plus minus 50 nic nie wymyśli. To już towarzystwo jest, które siedzi do 70. Dobra, dobra, no młodszy, przepraszam. Proszę do studentów, a spróbujcie czas pracy tak jakoś, że tak powiem, ułożyć, żeby tych korków nie było, bo każdy mądry z was w pracy magisterskiej napisze, że ulice są zakorkowane 5-6 godzin, a w nocy są puste. Jak potem robią, że tak powiem, ci wielcy, co badają, jaka przepustowość drogi, to na całą dupę im wychodzi średnia przejezdna. Czyli co więcej potrzeba? Trochę zdrowego rozsądku. I proszę wszystkich młodych, co tam smog, 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 proszę, wypychajcie tych starych, zatwardziałych naukowców i zróbcie jakąś rewolucję. I na tym kończę. Dziękuję. Dobrze studiowanie. Dobre. Dziękuję bardzo. Apeluję do pana Jacka, żeby dzisiaj był za projektem uchwały. A proszę, no, to nie było mowy koalicyjnej. Nie, 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 nie. Ale jest na to jest dzisiaj ustosunkuje się na pana Szarek. Jak najbardziej. Panie przewodniczący, wysoki sejmiku, może tak chronologicznie powiem. Uwaga co do uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego Ronald, gdzie zostały upoważnione do podpisania. Odbyło się to nie po zaistniałych zmianach klimatycznych, a w anomaliach pogodowych. Ja sądzę, że sięgając do 2011 roku, wojewoda nie miał nic przeciwko tej uchwale. Opinia prawna jest, złożę na ręce radnego, bo takie jest życzenie, rozumiem opinię prawną, czy wystąpiłem zdecydowanie przed szereg, czy popełniłem jakoś przestępstwo przed podpisującą deklarację, która de facto była miękka. Dobrze? To pan otrzyma w formie pisemnej. Do pana radnego Saka. Polecam stronę numer 40, dotychczasowe działania, gdzie dokładnie jest wylicytowane, co osiągnęliśmy. Po tych, jak rzekł przedmówca, pieniądze, pieniądze, jeszcze raz pieniądze i powiem, że w skali redukcji Kraków osiągną aż 20% przy tych małych środkach. Może przeczytam, czyli odpowiednio 15,4, 13,2 w stosunku do wielkości zaplanowanej do osiągnięcia w roku 2020, odpowiednio PMU 10, to jest blisko.
6 tysięcy, to już spadło mniej, więc coś było przy niskich pieniądzach. Polecamy tą stronę, a biorąc pod uwagę ochronę środowiska, to w całości kompleksie otrzymaliśmy i czyszcze wody. Myślę, że to są te efekty ostatnich lat. Przygotuję panom taką mankę. Tabela jest na tej stronie. Można to również w wersji słupkowej czy markowej przedstawić, jak to się dzieje. Tak. Nie wszystkie parametry wtedy zmniejszyły się, oczywiście, ale co po tym trudno nie zauważyć, oczywiście, że pewne uległy zmiany. Natomiast czujność, jeżeli chodzi o kotły, jeden mega. Na dzień dzisiejszy prezydent Tadeusz Miech nie powiedział, ale właśnie te kotły, 1600 kotłów będzie wymieniane, z czego, jak mogę przypuszczać, tak obserwując, to połowa z nich jest to około 1 megawatt robione i nie jest to zapisane twardo, jest to możliwe do zrealizowania. Nie jest to jako ścisły nakaz prawny w tym zapisie, co jest. To jest pana deklaracja. Tak jest. Oczywiście. Miały miejsce przyszłościowo, a de facto obecna sytuacja. Tu zwracają się również do kolegi posła Andrzeja. No, nie wiem, kiedy były przyjaciel z zarządu, członek zarządu z AOB, poseł, stał się tak rozważny, bo dotychczas miałem go za odważnego. Nie wiem, co to zdecydowało, że właśnie schowali zszedł. To tyle co do pana Jacka Soski. Nigdy na tej sali nie padło ani jedno zdanie, że będziemy włożyli zabytkowe piece. Są na to metody, aby były w mieszkaniach krakowskich piękne, fantastyczne, a nie musi się w nich po prostu palić. Dziękuję bardzo. Proszę jeszcze raz kolegów radnych o przyjęcie tejże uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie marszałku. Pan radny Kazimierz. Pana posła do pana Andrzeja Romaka. Bardzo szanuję, tylko dziękuję za miłe słowa w stosunku do sejmiku. Natomiast chyba nie obserwujesz, Andrzeju, pracy Sejmu. Małopolska w tym kraju może być beneficjentem przez najbliższe 5 lat. Dzięki temu, co dzisiaj robimy, dzięki temu, co Kazek Baczyk za chwilę zaprezentuje, blisko 600 milionów złotych. Na program Krajowy Ochrony Powietrza jest 5 miliardów złotych na mieszkanie w najbliższych 5 lat. Koniec kropki. Okej? Okay? I pilotem do Andrzeja. No, dziękuję bardzo. Proszę państwa, zakończyliśmy w ten sposób dyskusję. Bardzo proszę, zapraszam radnych o wejście na salę do głosowania. Krótka refleksja jeszcze. Proszę państwa, pan prezydent Szpiel mówił o sesji Rady Miasta Krakowa w styczniu tego roku. To faktycznie wówczas odbyła się poważna debata specjalna, w której uczestniczyliśmy z panem marszałkiem Kozakiem. Ja apelowałem do Rady Miasta Krakowa, gdzie jest samorządu województwa małopolskiego, o przyjęcie programu własnego właśnie z tymi działaniami osłonowymi, bo to dopiero jest pełne rozwiązanie komplementarne, gdy my uchwalamy program pozytywny. Natomiast nasz partner, konkretny samorząd, który potencjalnie rozważane są zakazy, podejmuje swoją deklarację. W tej sytuacji również cieszę się i dziękuję panu Andrzejowi Budę za poparcie dla projektu apelu, który będzie rozpowiadał za chwileczkę, w sprawie przygotowania szybkiego wprowadzenia Krajowego Programu Ochrony Powietrza. Proszę państwa, Stowarzyszenie Gminy Powiatu Małopolski we wrześniu 20 września przyjęło taki apel, a także Federacja Regionalnych Związków Gmin Powiatu RP. Panie marszałku, każdy ma prawo zadać. Od półtorej godziny dyskutujemy i ja sobie udzieliłem na półtorej minuty głosu. Ja nie przerywam, tylko komunikuję się. Jakby pan śmiał. Nie. Tylko jest to po prostu połączenie jednego elementu z drugim. W dyskusji padała ta sprawa. Były pytania, jaki instrument dostaniemy w związku z naszym programem. Ten nasz program jest również obudowany naszym apelem. A apel ten sprowadza się do tego, żeby minister środowiska zgodnie z artykułem 91 przygotował Krajowy Program Ochrony Powietrza. I w ten sposób Małopolska, która jest prekursorem wraz z Krakowem rozwiązań konkretnych w ramach własnych kompetencji,
funduszy własnych unijnych, jest szansa, że w całej Polsce z naszej inicjatywy powstanie program krajowy, instrument krajowy prawny, który może być dodatkowym gwarantem uzyskania pieniędzy przeznaczonych w dużej części puli pieniędzy unijnych, centralnych i budżetu centralnego na działania wspierające takie nasze działania oraz działania innych samorządów. W tej sytuacji poddaję pod głosowanie projekt uchwały. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 39/612/09 z 21 grudnia 2009 w sprawie programu ochrony powietrza Dobrysła Małopolskiego zmienionej uchwałą nr 6/70/11 z 28 lutego 2011 roku. Proszę o zgłoszenie gotowości do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk ze znakiem plus. Dziękuję. Kto jest przeciw, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk ze znakiem minus. Dziękuję. Kto się wstrzymuje, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk ze znakiem X. Proszę o podanie wyniku głosowania. 30 głosów za, 2 głosów przeciw, wstrzymujący się. Zaraz, bo ja wciskałem 2 razy, a mój kod nie został. Nie. Tam jakieś kombinacje robią. Dobrze, jeszcze raz. Zapadło. Nie, przepadło. Proszę raz. Naciskałem. Przepraszam, byłem przeciw. Nie, panie przewodniczący. Ja zauważę, pan miał co innego na myśli do protokołu. Jest nagrane. Panie przewodniczący, naprawdę wciskałem. A pan mówi. Panie przewodniczący, przyszedł pan późno i pan nie wie, że jest panie panuje pan projektem uchwały. Bo o wejdu będziemy dyskutować i głosować za 2 miesiące. Nie każdego stać na gaz. Nie, faktycznie naciskałem, widziałeś, naciskałem. Ja widziałem, że był przegłosowany. Ja też. Nie mógł pan widzieć. Widziałem. Proszę bardzo, dobrze, w takim razie poddaję to głosowanie reasumpcji. Z uwagi na istotne błędy techniczne. Pan ma przodem do 17. Proszę Państwa, reasumpcja głosowania. Znowu jestem za. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 39/612/09. 21 grudnia 2009 w sprawie programu ochrony powietrza Dobrysła Małopolskiego zmienionej uchwałą nr 6/70/11 z 28 lutego 2011. Proszę gotować do głosowania. Jest gotowe do głosowania. Pola ciśnięciu przycisku nr 1. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk ze znakiem plus. Dziękuję. Kto jest przeciw, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk ze znakiem minus. Dziękuję. Kto się wstrzymał, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk ze znakiem X. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku głosowania. Jacek, to ci nie ma. Jest. 31 głosów za, ale przynajmniej przyjmuję ten głos jeszcze za, 1 przeciw, brak głosów wstrzymujących się. Stwierdzam, że uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 36/12/21 została przyjęta tym stosunkiem głosów. Dziękuję wszystkim Państwu za podjęcie debaty merytoryczną. Przyjęliście uchwałę, jest lepiej, nie? Pozytywnego. Jest to program pozytywny, zobowiązaliśmy się do wielu działań. Pilnujcie Państwo nas, a my sami będziemy też pilnować tego, żeby ten program wdrażać z naszych środków, z naszej funduszy. Proszę Państwa, za chwileczkę będziemy rozpatrywać tę uchwałę, apel w sprawie przygotowania szybkiego wprowadzenia tego programu ochrony powietrza, ale przewodniczący Bogusław Bąsior był na specjalnej sesji Sejmiku Śląskiego i chce dokonać małej
Panie Przewodniczący, Panie Marszałku, Szanowni Państwo Radni, dwa tygodnie temu był kongres trzeci małych i średnich przedsiębiorstw w Katowicach, kongres trzydniowy i w ramach tego konkursu były wypracowane z kongresu panele mające na celu rozwój i pobudzenie małych i średnich przedsiębiorstw. Decyzją kapituły tego kongresu, decyzją władz sejmiku województwa śląskiego. Ja pomijam, że bardzo ciepłe słowa były wyrażane, adresowane w stosunku do nas, do Państwa za współpracę, ale w ramach tego kongresu, żeby dać wyraz tej pozytywnym opiniom, pan marszałek Sowa otrzymuje wyróżnienie, plakietę, jest nam uważniona w nim postrzegana i również pan przewodniczący sejmiku, my wszyscy otrzymujemy tą krewność barczy, oczywiście otrzymuje również taką plakietę i chciałem to skorzystać z okazji, bo pan marszałek na jakieś inne zajęcia, chciałem to wręczyć i panu marszałkowi, i panu przewodniczącemu. To jest pakiet od samorządu wojewódzkiego, który pomaga małym i średnim przedsiębiorstwom. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przechodzimy w takim razie do punktu 5. Przyjęcie apelu w sprawie przygotowania i szybkiego wdrożenia Krajowego Programu Ochrony Powietrza, druk nr 4224. Komisja Rozwoju Regionu Promocji i Współpracy z Zagranicą oraz Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego pozytywnie zaopiniowały projekt apelu, natomiast Zarząd Województwa Małopolskiego nie wyraził opinii do przedmiotowego projektu. Również w tej sytuacji pozwolę sobie przedstawić krótko projekt tego apelu. Proszę Państwa, jakość powietrza jest obecnie jednym z najważniejszych problemów środowiskowych w Polsce, zwłaszcza w województwach małopolskim, śląskim, opolskim, dolnośląskim i łódzkim. Od 2010 roku stężenie 24-godzinne pyłu PM10 przekracza poziom dopuszczalny w 42 na 46 stref w Polsce, a więc na terenie 95,1% całego kraju. W tej sytuacji ustawa Prawo Ochrony Środowiska w artykule 91 przewiduje możliwość prowadzenia przez ministra środowiska Krajowego Programu Ochrony Powietrza, który wyznacza cele i kierunki działań, jakie powinny być podejmowane. Istnieje już Krajowy Program Gospodarki Odpadami, Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych, natomiast takiego programu ochrony powietrza nie ma. Jeśli powstanie taki projekt, program z naszej inicjatywy, powstanie instrument prawny na poziomie ogólnokrajowym, umożliwiający podejmowanie działań i finansowanie w tej sprawie. Cieszymy się, że Sejmik Województwa Śląskiego, Samorządu Województwa Śląskiego dobrze ocenia naszą współpracę. My również w tej sprawie chcę podkreślić, że we wspólnej strategii Małopolski i Śląska przyjęliśmy zapisy o wspólnym działaniu na rzecz poprawy powietrza w województwie śląskim, małopolskim, we wspólnej strategii dla Krakowic. W tej sytuacji proszę radnych o przybycie na salę, będziemy głosować. Proszę poprosić. Prawda, to jakaś awantura, tutaj przewodniczący na zewnątrz. No dobrze, minęliśmy przynajmniej na sesji. Bardzo proszę radnych o przyjście na sali, będziemy głosować. Proszę, nieobecność będzie nie uszkodzić. Soska pije, czekaj. Proszę soskę podnosić. Pan przewodniczący wyjaśnia soskę.
Bardzo proszę. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przygotowania i szybkiego wprowadzenia krajowego programu ochrony powietrza. Proszę o zgłoszenie gotowości do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem apelu, proszę podnieść rękę, nacisnąć przycisk znakiem plus. Dziękuję. Kto jest przeciw, proszę podnieść rękę, nacisnąć przycisk znakiem minus. Dziękuję. Kto się wstrzymał, proszę podnieść rękę, nacisnąć przycisk znakiem minus. Proszę o podanie wyników głosowania. 22 głosy za, brak głosów przeciwnych. Wstrzymujących się stwierdzam, że apel w sprawie przygotowania szybkiego wprowadzenia krajowego programu ochrony powietrza został przyjęty jednogłośnie.